Dobry wieczór Państwu. Witamy Państwa na debacie, czy Polska jest gotowa na katastrofę klimatyczną. Mam nadzieję, że jeszcze Państwo nie mają żadnej tezy na ten temat, bo dopiero się będziemy starać odpowiedzieć na to pytanie. Debatę współorganizuje OKO.press, Fundacja imienia Heinricha Bölla i Nowy Teatr. W związku z tym, że Fundacja Heinricha Bölla współorganizuje tę debatę, będziemy prosili Państwa o złożenie podpisów na liście obecności, która jest niezbędna do rozliczenia tego projektu, także prosimy wypełniać i nie zabrać długopisu, bo jest tylko jeden. A spotkanie to poprowadzimy my, dziennikarze OKO.press, Robert Jurszo po mojej prawej, a ja się nazywam Maria Pankowska. Proszę Państwa, żeby nie przedłużać i jednocześnie od razu przejść do meritum, to może zacznę od tego, że jakby jest tak, że w debacie publicznej, w debacie medialnej katastrofa klimatyczna, to ona się jawi tak jako coś, co dopiero ma nadejść, tak? To jest, mówi się, że owszem, jest to ważne, potencjalnie groźne, natomiast jest to coś jakoś tak, które funkcjonuje wirtualnie i jakby nie do końca nas jeszcze dotyka. No, ma to zapewne troszkę taką związek z tym, że mamy taką psychologiczną skłonność do tego, żeby za zagrożenie, to nawet są badania na to, za zagrożenie, za niebezpieczeństwo uznawać to, co zdarza się nagle, co jest w jakiś sposób jednostkowe, bardzo konkretne i łatwe do pokazania, jak na przykład katastrofa samolotu albo zamach terrorystyczny. Natomiast katastrofa klimatyczna jest takim, można powiedzieć, zagrożeniem pełzającym, to znaczy ona się realizuje dosyć powoli, stopniowo, czasem bez takich powszechnie zrozumiałych przyczyn i niestety również już w Polsce, a dowodem na to są choćby tak zwane ekstremalne zjawiska pogodowe, czyli na przykład fale ekstremalnych upałów mieszane z, po których następują jakby krótkie okresy bardzo silnych deszczów, tak zwanych nawalnych. Także jak już widzą Państwo, katastrofa klimatyczna to nie przyszłość, tylko nasza teraźniejszość. Dlatego ta debata nie ma na celu myślenie wyłącznie o tym, jak możemy te zmiany klimatyczne mitygować, czyli jak możemy zmniejszać te emisje dwutlenku węgla, żeby do tej katastrofy nie doszło. Wiemy już na pewno, że z tą katastrofą się będziemy mierzyć na co dzień, my i następne pokolenia. I stąd właśnie to, na co chcemy odpowiedzieć tutaj w tej debacie, to pytanie o to, czy Polska jest przygotowana na te skutki, z którymi się będziemy mierzyć już na 100%. I czy dobrze się przygotowuje, jeżeli się przygotowuje. Więc jakby powtarzając raz jeszcze, to nam, zależy nam, żeby to bardzo podkreślić. To znaczy tutaj będziemy rozmawiali nie o przyczynach, nie o tym, czy w ogóle globalne ocieplenie jest, czy niczego nie ma, bo to są jakby rzeczy dowiedzione już przez naukę współczesną. Nie będziemy się zastanawiali też, jak mitygować ten proces, tak? Czyli jak mamy zmniejszać emisję, tylko będziemy się zastanawiali nad tym, jak możemy się dostosować, a zaadaptować do tych zmian, które się już dokonują i będą się dokonywały w przyszłości. A teraz już przechodzę do naszych gości, naszymi i Państwa gośćmi są od mojej lewej pani doktor Justyna Glusman, dyrektorka, koordynatorka do spraw zrównoważonego rozwoju i zielenie w UM Warszawa. Zaraz obok pani Katarzyna Jagiełło, aktywistka społeczno-ekologiczna. Weronika Michalak, dyrektorka Polskiego Biura Health and Environment Alliance, czyli HIL Polska. Ja tutaj dodam tylko rzecz bardzo ważną, do której będziemy się odwoływali podczas tej debaty. HIL Polska jest organizacją, która jako pierwsza przygotowała raport o wpływie globalnego ocieplenia na zdrowie Polaków w roku ubiegłym. Jako koalicja klimatyczna. A skoro koalicja klimatyczna, to profesor Zbigniew Karaczun, SGGW, sozolog, ekspert do spraw polityk ekologicznych i klimatycznych i również ekspert koalicji klimatycznej.
Proszę Państwa, nasze spotkanie będzie podzielone na dwie części. W tym sensie to spotkanie jest dla nas troszeczkę takie eksperymentalne, ponieważ jakby w pierwszej godzinie, postaramy się zmieścić w godzinie, zrobimy sobie taką tradycyjną debatę z udziałem naszych gości. Niestety, o ile mi wiadomo, będzie musiała nas opuścić pani doktor Glusman. Później zrobimy sobie sesję pytań tak na około 15 minut. Więc niestety krótką. Natomiast potem byśmy sobie przeszli do takiej pozycji warsztatowej dla wszystkich zainteresowanych osób. Zorganizujemy się w 3 stoliki, które są już tutaj przygotowane i pod kierunkiem naszych tutaj ekspertów, gości, będziemy się zastanawiali w 3 różnych obszarach na temat tego, jak, w jaki sposób możemy się adaptować. Dla nas jest tyle ważne, że jakby chcemy, żeby wnioski z tej debaty przybrały postać artykułu, który będzie po prostu opublikowany na portalu Oko Press. No i możemy w ten sposób przejść już płynnie do debaty. Mam nadzieję, że wszyscy Państwo zrozumieli i zostaną z nami do samego końca, bo potrzebujemy Państwa, zwłaszcza w tej drugiej części. Zacznę już, przejdę już do pytań teraz. Pierwsze z nich chcę skierować do pana profesora Karaczuna, który, żeby nam opowiedział trochę szerzej o tym, co Polsce grozi w związku z katastrofą klimatyczną, co grozi teraz, co grozi w najbliższej przyszłości, na czym to w ogóle polega. Prosimy. Do czego się mamy adaptować? Dzień dobry Państwu, bardzo dziękuję za zaproszenie organizatorom, dziękuję, że Państwo tu jesteście i od razu przepraszam za swój głos i zaziębienie, ale to skutek ostatniego Marszu dla Ziemi i emocji, które temu marszowi towarzyszyły i trochę mi to na zdrowie, przynajmniej fizyczne oddziaływało. Jak zostałem poproszony przez Oko Press, żeby wystąpić w tej debacie, to zacząłem się zastanawiać, jakie są główne zagrożenia i co rzeczywiście co Polsce grozi. I spróbowałem tak wskazać na kilka rzeczy, które uważam za kluczowe. I żeby nie przedłużać, pierwszą z nich to kwestia wpływu zmiany klimatów na zdrowie. To się tak naprawdę często umyka naszej uwadze, bo mówimy bardzo często o tym, że smog, a zdrowie, zanieczyszczenie wód, a zdrowie, a rzadko mówimy o tym, że również zmiana klimatu wpływa na nasze zdrowie i może wpływać na nasze życie. Ja nie będę tego tematu rozwijał, bo na ten temat więcej powie Weronika, ale myślę, że to jest jeden z obszarów, do którego musimy także się widzieć ten temat, bo tu będzie bardzo znaczne działania adaptacyjne potrzebne. Jedną rzecz tylko powiem, niedawno główny konsultant krajowy do spraw chorób tropikalnych pytany, jakie jest przygotowanie polskich służb na wypadek wystąpienia takiej choroby tropikalnej, czy kogoś, kto przyjeżdża chory z tropików na jedną z tych chorób, powiedział, że w Polsce pacjent statystyczny ma 16-krotnie większe szanse, że umrze niż w krajach sąsiadujących z Polską. Ze dwóch względów. Jedna to jest nieprzygotowanie polskich lekarzy do tego, że takie skutki zmiany klimatu mogą wystąpić również w Polsce, a drugie ogólna mizeria polskiej służby zdrowia, o której jakby nie trzeba przekonywać nikogo z Państwa. Drugim obszarem, o którym wydaje mi się, że warto mówić i on jest niezwykle istotny, to jest rolnictwo. I rolnictwo jest tym sektorem, który jest najbardziej, bezpieczeństwo żywnościowe, powiedziałbym może szerzej. Może dlatego, czy przede wszystkim dlatego, że rolnictwo jest tym sektorem, który tak naprawdę zależy od warunków klimatycznych, bo możliwość prowadzenia produkcji rolnej, możliwość uzyskiwania plonów zależy od tych czynników klimatycznych, takich jak długość okresu wegetacyjnego, długość czy ilość dni z temperaturą powyżej 5 czy 10 stopni, przymrozki wczesne, późne, ilość opadów. No to są wszystkie czynniki, które wpływają na wielkość plonów, na powodzenie produkcji rolnej, a te czynniki w największym stopniu będą modyfikowane przez skutki zmiany klimatu. Więc kwestia adaptacji rolnictwa i tutaj oczywiście to Państwo też świetnie, myślę, po tym roku wiecie, że takim obszarem najbardziej wymagających i to pilnych i priorytetowych działań jest kwestia wody. W Polsce, to się powtarza, Polska jest krajem dosyć ubogim w wodę, dlatego że mamy małe opady,
ale przede wszystkim dlatego, że my tej wodzie pozwalamy bardzo szybko uciekać z ekosystemu, z środowiska przyrodniczego. Po II wojnie światowej, żeby uzyskać jak najwięcej gruntów rolnych, myśmy osuszali większość terenów Polski, osuszaliśmy bagna, tereny podmokłe, po to, żeby je przerobić na tereny uprawne czy łąki użytkowe. I pozwalamy dzisiaj tej wodzie uciekać szybko ze spływem najpierw do rowów melioracyjnych, później do rzek i rzekami do Bałtyku. To, czego potrzebujemy ogromnie pilnie i czego nie ma w Polsce niestety, bo jest niby ten program susza, ale on tak naprawdę w małym stopniu odnosi się do tego, to budowy małych zbiorników retencyjnych. W zasadzie każda gmina w Polsce, każdy powiat powinien mieć swoje zbiorniki retencyjne. My potrzebujemy ogromnego programu odbudowy terenów podmokłych. My potrzebujemy programu, który zatrzyma te skutki, które spowodowało Lex Szyszko, czyli wycinania drzew. My potrzebujemy programu wprowadzenia zadrzewień śródpolnych, bo zadrzewienia to jest również zbiornik retencyjny, to jest również retencja wody. I to jest ogromny program, którego potrzebujemy, a nie tego programu, który w tej chwili często rząd obecny promuje, czyli betonowanie polskich rzek, czyli budowa wielkich zbiorników. No, mówi się o tym, że jeżeli zbudujemy kaskadę tych kolejnych stopni wodnych na Wiśle, to prawdopodobnie zmniejszymy zdolność retencyjną naturalną Wisły, bo będziemy musieli tą rzekę uregulować. Więc to jest rzecz, której potrzebujemy i na którą według mnie w tej chwili nie jesteśmy przygotowani. Kolejnym obszarem, który wydaje mi się w ogóle umyka tak naprawdę uwadze rządzących, to jest energetyka. Proszę pamiętać, że my mamy energetykę głównie węglową. Energetyka węglowa wymaga bardzo dużej ilości wody do chłodzenia. Kozienice, nowy blok w Kozienicach zużywa znaczną część ilości wody z przepływającej Wisły i jest to znaczący procent tak zwanego przepływu tego koniecznego rzeki, żeby rzeka nie wyschła. Mamy przykłady z Wielkopolski, z obniżania się poziomu wód w wyniku kopania czy wydobywania węgla brunatnego, odkrywkowego. Mamy problem Noteci, której na 40 kilometrach w zasadzie nie ma w wyniku tego. Jeżeli będziemy się upierali przy energetyce węglowej, to w moim przekonaniu grożą nam dwa scenariusze. Pierwszy to jest blackout, dlatego że w tej chwili największe zużycie energii elektrycznej jest w lecie i wystarczy tak naprawdę takie lato, jak w tym roku było, jeszcze jedno, drugie i jeszcze większa susza niż w tym roku była, a to jest bardzo prawdopodobne i będziemy mieli blackout, dlatego że coraz więcej ludzi chce się chłodzić, chce mieć klimatyzację, a klimatyzacja jest bardzo energochłonna. My musimy szukać innych rozwiązań, zwłaszcza dla energetyki na terenie, okresy wielkiej suszy i okresy właśnie lata, kiedy będzie zwiększone zapotrzebowanie na energię. To najlepsza pewnie byłaby fotowoltaika. Do tej pory, czy w tym roku i w zeszłym roku ratowały nas dostawy z Niemiec, tych, które tak złą tą podobno transformację energetyczną, jak część naszych rządzących mówi, robią. Wydaje mi się, że też takim obszarem czy sektorem, o którym się często zapomina, a który wymaga adaptacji, to jest sektor turystyczny. Z jednej strony to jest kwestia zmniejszenia ilości śniegu, ilości dni ze śniegiem, a więc jakby ograniczenie możliwości uprawiania sportów zimowych w Polsce. No oczywiście można próbować robić to, co były takie pomysły w Karpaczu, żeby zbudować stok pod dachem i tak jak to jest w Arabii Saudyjskiej chyba, żeby jakby zabezpieczyć możliwość tego użytkowania tego stoku również wtedy, kiedy będą wyższe temperatury. No ale to chyba nie o to chodzi, żebyśmy na narty jeździli do hali. Ale taki mit, który bardzo często jest powtarzany, a będzie cieplej, w związku z tym Bałtyk będzie cieplejszy, będzie świetnie, bo ludzie będą jeździli nad Bałtyk, a nie będziemy musieli jeździć nad Morze Śródziemne. Ale proszę zobaczyć, co się stało w tym roku i w zeszłym roku. Były fale upałów, bo fale upałów to zresztą ostatni raport specjalny IPCC mówi o tym, na temat ten, który mówi o oceanach i kriosferze. Mówi o tym, że coraz częściej w morzach i oceanach zdarzają się fale upałów. I te fale upałów w Bałtyku, który jest morzem przeżyźnionym, zeutrofizowanym, oznacza, że zaczynają kwitnąć sinice.
i to morze nie może być wykorzystywane wtedy turystycznie. Więc trudno będzie znaleźć kogoś, kto będzie chciał jeździć nad morze tylko po to, żeby siedzieć na plaży i patrzeć na ciepłe morze, do którego nie będzie mógł wejść. To jest tak, że ten sektor, który wymaga pewnego podejścia adaptacyjnego i adaptacji. Ja myślę, nie chcąc przedłużać, ale jakby próbując skonkludować to, chciałem pokazać Państwu, że te działania adaptacyjne w zasadzie potrzebne są w każdym sektorze gospodarki. Bo to będzie już gospodarka komunalna, bo to będzie pani dyrektor Glusman mówiła o tym więcej, trzeba adaptować miasta do tego. To wymaga adaptacji leśnictwa do tego, bo częściowy problem z Puszczą Białowieską bierze się stąd, że po prostu świerk się wycofuje z naturalnego zasięgu w Polsce. To będzie problem różnorodności gatunkowej. To będzie problem występowania nowych chorób i nowych szkodników upraw. To wszystko się pojawia i do tego wszystkiego będziemy się musieli zaadaptować. Ale mimo tego, że pan redaktor na początku mówił o tym, że nie mówimy dzisiaj o mitygacji, to ja powiem jakby na koniec jedną rzecz. My musimy pamiętać, że programy adaptacji, przygotowania się do zmiany klimatu i jakby dostosowania się do tych zmian, które nastąpią, do tych efektów zmiany klimatu, będą skuteczne tylko wówczas, kiedy powstrzymamy tą zmianę na pewnym poziomie, to znaczy nie dopuścimy do tego, że średnia temperatura wzrośnie powyżej 2 stopni, a być może tylko 1,5 stopnia, bo inaczej będziemy gonili tego króliczka. I jakby konkludując, jeżeli Państwo się pytacie, czy Polska jest dostosowana, czy przygotowana na zmianę klimatu i jest gotowa podejmować te działania, ja powiem nie, dlatego że my nie podejmujemy działań po to, żeby redukować emisję, więc jakby narażamy przyszłe pokolenia, a nawet pewnie i nas, na to, że nie będziemy się w stanie skutecznie dostosować do tej zmiany, która nadejdzie. Dziękuję bardzo. Ja bym chciał teraz zapytać panią dr Glusman, bo i przejść na poziom, że tak powiem, miejski, bo jakby pod auspicjum Ministerstwa Środowiska powstały te tak zwane miejskie plany adaptacji. Kilkanaście miast w Polsce przyjęło te plany, między innymi Warszawa. I ja chciałem zapytać, bo to też jest taki temat, który bardzo mało wybrzmiał medialnie. Jak ja przeglądałem różnego rodzaju doniesienia na temat tych miejskich planów adaptacji, które są takimi planami, które mają przygotować miast, przystosować miasta na te różne wyzwania związane ze zmieniającym się klimatem i tego rodzaju różnymi negatywnymi konsekwencjami, no to praktycznie te informacje pojawiają się albo w prasie branżowej, jakiś portal samorządowy, czy w jakiejś prasie takiej ściśle ekologicznej, natomiast jakby one nie wybrzmiewają publicznie. Niech pani powie w takim razie, czym są w ogóle te miejskie plany i czy one w ogóle działają? Dzień dobry Państwu, dobry wieczór, bardzo dziękuję za zaproszenie. Miejski plan adaptacji do zmian klimatycznych w Warszawie nazywa się Adapt City po angielsku. No i to jest taki ramowy dokument, w którym określone są pola, ogólne pola działania, w których musimy podjąć inicjatywę po to, aby przystosowywać miasto do zmian klimatycznych. Właśnie nie zapobiegać im, ale przystosowywać. Zapobieganie zmianom klimatycznym, czy mitygacja, to jest ta druga noga naszej polityki klimatycznej, na którą także pracujemy. Więc mamy ramowy dokument. W tym dokumencie mamy platformy różnego rodzaju, woda, zieleń, powietrze i tak dalej. Są kierunki takie działania, to przed sobą. Główne, dokładnie, główne kierunki działań, gdzie są wymienione też takie przykładowe działania, które będziemy realizować. Generalnie nawiązując do wypowiedzi, a może jeszcze, faktycznie nie odbiło się to bardzo w mediach, co mnie także zdziwiło, bo ten warszawski plan adaptacji do zmian klimatycznych jest częścią warszawskiego planu dla klimatu. Prezydent Trzaskowski ogłosił go na początku lipca, no i to tak przemknęło gdzieś tam po mediach bez wielkiego odzewu. Wydaje mi się, że nie ma jakiejś wielkiej wiary w nas, że możemy coś jeszcze zrobić. No, ja bym to tak interpretowała, że jednak te kwestie mitygacyjne, jak zatrzymać, powstrzymać chociaż trochę zmiany klimatyczne, no jednak bardziej gdzieś tam przemawiają do wyobraźni. Czujemy się, prawda, jak ta żaba się tam już gotująca i to powoli okaże się, że za chwilę, że być może nie ma ratunku. Natomiast faktycznie z punktu widzenia
osób zarządzających miastem, ta adaptacja jest niezwykle istotna. No bo już widzimy, że zmiany klimatyczne przynoszą nam takie odczuwalne zmiany przez mieszkańców. I tu mogę podać przykłady. One są trochę inne od tego, co profesor Karaczun powiedział, bo jednak w miastach dosyć specyficzne mamy te pola działania. Jedna rzecz wspólna to jest na pewno woda. I to zarówno nadmiar w przypadku deszczów nawalnych, jak i niedobór wody. Ta wysychająca Wisła w mediach, to akurat zagrało, że jest mało wody. Jeziorko Czerniakowskie, którego poziom się obniża powoli i pewnie w coraz szybszym tempie i gdzie... No i się obniży, bo tam jest zabudowa planowana. Tak, to jest oczywiście dłuższy temat, natomiast oczywiście mieszkańcy no, nie godzą się na to, żeby tak po prostu odpuścić sobie los jeziorka, więc będziemy musieli wymyślić. Powstał specjalnie zespół powołany przez prezydenta. Ja mam zaszczyt mu przewodniczyć, gdzie będziemy planować takie modelowe rozwiązania dla jeziorka Czerniakowskiego. Ale także przyjęliśmy już w uchwale uchwalonej w zeszłym tygodniu przez Radę dotacje dla spółdzielni, wspólnot, ale także osób prywatnych do budowy tych zbiorników retencyjnych, małych zbiorników retencyjnych. Uważamy, że to jest bardzo istotne faktycznie, aby zatrzymywać wodę, spróbować powstrzymać ten spływ wody do kanalizacji, takie no, marnowanie się wody. Przypuszczam też, że będziemy w najbliższych latach świadkami sytuacji, w której nie będzie można na przykład podlewać trawników wodą z kranu, ponieważ no, nie będziemy mieli tej wody tyle, a więc jest to też przygotowanie na sytuację, w której będziemy mieli dostępną wodę dla naszych przydomowych ogródków. Mieszkańcy w szczególności reagują, to widzę po tym roku, jakby pierwszy rok mój w Urzędzie Miasta, na drzewa. Faktycznie mieliśmy bardzo trudne lato, susze i bardzo wiele drzew nasadzonych nie wytrzymało. Tych system korzeni tych młodych drzewek jest nierozwinięty, one nie są w stanie sięgać do głębszych zasobów wody w momencie, gdy wody jest mało. Musimy je podlewać, podlewamy je 2-3 razy w tygodniu, to jest w umowach, nie mniej, nie starcza. Faktycznie widzimy ułomności tego systemu, dlatego też na przykład przestaliśmy sadzić drzewa, tylko mała część nasadzeń jest realizowana wiosną, dlatego że drzewa sadzone jesienią mają dłuższy okres adaptacji właśnie do warunków, w związku z czym jest większa ich przeżywalność. No i to są takie główne punkty, które nas interesują. Jeszcze nie wspomniałam o miejskiej wyspie ciepła, czyli no upałach, które są potęgowane no, małą ilością przestrzeni zieleni. Szczególnie dotyczy to obszarów gęsto zabudowanych, zurbanizowanych. I tutaj pracujemy nad takim kompleksowym planem zielonych dachów i ulic, gdyż jeśli chodzi o drzewa i nasadzenia w ogóle drzew, naszym największym problemem jest przestrzeń dla drzew. Przestrzeń potrzebna dla systemu korzeniowego, bo tak naprawdę główną przyczyną zamierania drzew jest oczywiście wiek, są trudne warunki atmosferyczne, inwestycje realizowane w nieprawidłowy sposób, ale przede wszystkim zbyt mała przestrzeń na rozwój systemu korzeniowego, kable, chodniki, infrastruktura. W związku z czym jest po prostu mało miejsc do nasadzeń. Szukamy tych miejsc aktywnie cały czas. Natomiast w strefie śródmiejskiej takim wyjściem z sytuacji są zielone dachy, zielone ściany i na pewno to jest takie działanie, na które chcemy się nastawić od przyszłego roku. Pracujemy nad takimi modelowymi rozwiązaniami dla mieszkańców. Chcemy pokazać mieszkańcom, jak to zrobić, czym to się je, ile to kosztuje i także wspierać mieszkańców w realizacji. Pozwolę sobie pani przerwać w takim razie, bo jakby słyszymy, pracujemy, planujemy, chcemy pokazać. Ja bym chciał najpierw potrzebny jest program. Od pani usłyszeć trzy jakieś takie działania, które realizuje magistrat, konkretne, które realizuje magistrat w zakresie przystosowania Warszawy do zmian klimatycznych. Dobra, to idziemy. No to pierwsze te małe dotacje, tak do 10 tysięcy dla wspólnot i spółdzielni na zbiorniki retencyjne. Program nasadzeń wzdłuż ulic, tak żeby zwiększyć tą zieleń. Program zielonych dachów ma być gotowy do końca roku i to też chciałabym, aby był połączony z jakimiś zachętami finansowymi. I co jeszcze? Zwiększyliśmy powierzchnię lasów o 50 hektarów. To się udało. W ogóle to było dosyć trudne, chociaż wydawało mi się zupełnie niekontrowersyjne, ale okazało się, że każda przestrzeń ma kilka pomysłów na siebie wśród różnych reprezentantów dzielni czy miasta i faktycznie trzeba było walczyć. Bardzo byśmy chcieli zbudować
taką sieć zbiorników retencyjnych większych i wśród, w tym, to też jest w Adapt City, i takie dwie inwestycje, które tutaj są najbardziej istotne z mojego punktu widzenia, to jest Jeziorko Czerniakowskie, które pełni taką funkcję zbiornika retencyjnego. Tutaj właśnie w tym Adapt City jest rozbudowa, ochrona i powstawanie nowych zbiorników. I drugi obszar, Zakole Wawerskie. I to jest niezwykle ciekawy teren, 200 hektarów, które może być naturalnym zbiornikiem retencyjnym starych mokradeł. Niestety są to tereny prywatne, w związku z czym potrzebny będzie wykup tych terenów, koszt 200-300 milionów. Natomiast no, nie poddajemy się. Na razie chcemy zawalczyć o jakieś finansowanie też zewnętrzne i stworzyć tam taką zieloną enklawę na wzór takiego... W Londynie jest na przykład, to się nazywa Wetland bodajże, dosyć też blisko centrum, czy po prostu mokradła pełnią funkcję edukacyjną, retencyjną, no i przyrodniczo bardzo cennego obszaru. Więc to byśmy chcieli coś takiego stworzyć w Warszawie. No mam nadzieję, że się to uda. To jest taki długofalowy projekt. No dobrze, tylko że Zakole Wawerskie, proszę Państwa, jest meka warszawskich ornitologów. Jak ktoś chce zobaczyć fajne ptaki, to jedzie na Zakole Wawerskie. No i dlatego chcemy je ochronić. Ale jeszcze chciałam powiedzieć o fotowoltaice, bo to też nie jest stricte jakby adaptacyjne działanie, bardziej mitygacyjne. Ale widzimy na przykład ogromny wzrost zainteresowania dotacjami na panele fotowoltaiczne. O ile dwa lata temu było około 200, tak, dobrze mówię, 200 wniosków o dofinansowanie na poziomie 40% inwestycji, to w tym roku już mieliśmy 1700. Widzę, że mieszkańcy naprawdę mają dużo większą świadomość, jeśli chodzi o to, w ogóle o znaczenie jakości powietrza, sprawy klimatyczne, ale też oczywiście zaważyły tu względy praktyczne, czyli zbliżające się nieuchronnie podwyżki cen prądu. Ale to akurat być może jest ten dobry taki efekt uboczny braku polityki rządu albo niewłaściwej polityki rządu. Może tak. Dziękuję. No, mamy nadzieję, że rzeczywiście warszawski ratusz jest w pełni przekonany do tej wizji konieczności. My jesteśmy przekonani do tej wizji. Każda wizja tylko potrzebuje, potrzebuje strategii, potrzebuje planów operacyjnych i potrzebuje finansowania. No i oczywiście to jest walka na każdym etapie. Nie zawsze to otoczenie takie formalno-prawne jest sprzyjające, ale no to akurat jest do przejścia, jak wiadomo. Finanse, to już chyba wszyscy słyszeli, teraz te zmiany w PIT-ie spowodowały ubytek w budżecie miasta rzędu ponad miliarda złotych rocznie. No i oczywiście to się odbije na wszystkich działaniach miasta. No ale tutaj znowu, ja mówię, no nie poddajemy się. Też prezydent powiedział, że na przykład program smogowy, rzecz święta, nie ruszamy smogu. Możemy ruszyć tam drogi i inne rzeczy, co mnie akurat bardzo cieszy. Dobrze, to już usłyszeliśmy, co miasta planują. Do pozostałych naszych panelistów pytanie, czy sądzą Państwo, że te plany są adekwatne? Czy są w stanie powstrzymać te negatywne skutki? Mnie na przykład ruszyło to piłka w stronę Weroniki Michalak, że tutaj nie było ani słowa o zdrowiu. Nie było, to prawda. Tak, no, naszym zdaniem zdecydowanie jest to punkt wyjścia w dyskusji o zmianie klimatu. Dziękuję za wspomnienie tego raportu, który faktycznie opublikowaliśmy 1,5 roku temu wspólnie z Koalicją Klimatyczną. Był to pierwszy w Polsce raport, który skupia się na skutkach zdrowotnych zmiany klimatu. I jest ich bardzo dużo, dużo więcej niż myślimy. I tych obszarów, w których zmiana klimatu wpływa na nasze zdrowie, jest bardzo wiele. My w tym raporcie staraliśmy się przyjąć taką strategię, żeby mówić o tym, co już jest i co odczuwamy w Polsce, jednocześnie pokazywać, że problem jest ogólnoświatowy i jak sytuacja wygląda również w poszczególnych obszarach na świecie. A wygląda, proszę Państwa, tak, że wszystkie instytucje, czy organy, czy organizacje zajmujące się ochroną zdrowia na świecie mówią o tym, że zmiana klimatu to jest najpoważniejsze zagrożenie dla zdrowia publicznego świata. I nawiązuje do tego zarówno Światowa Organizacja Zdrowia. W ubiegłym tygodniu przed rozpoczęciem szczytu klimatycznego w Nowym Jorku dyrektor generalny WHO kolejny raz podkreślił, że zmiana klimatu jest największym wyzwaniem XXI wieku w kwestiach zdrowotnych.
Czasopismo The Lancet, czyli najbardziej prestiżowe czasopismo medyczne świata, już od kilku lat prowadzi program uświadamiający o skutkach zdrowotnych zmiany klimatu i mówi o tym, że będzie gorzej. Niestety ostrzega, a także mobilizuje ekspertów zdrowia publicznego do działań w tym zakresie. I ja pamiętam jeszcze 6 lat temu, kiedy my zaczęliśmy mówić o smogu w Polsce, że ta zmiana klimatu była takim bardzo niewygodnym tematem w kontekście zdrowotnym, że w momencie, kiedy zaczynaliśmy o tym mówić z naszymi współpracownikami, którymi są eksperci do spraw zdrowia publicznego, o tyle teraz ta dyskusja znacząco przyspieszyła i mówimy już o tym bardzo otwarcie, podkreślając poszczególne konsekwencje w różnych obszarach. Tak nawiązując jeszcze do tego, co my odczuwamy w Polsce i jakby robiąc wstęp do tego, o czym zaraz powiem, o tych konsekwencjach, które my odczuwamy, proszę sobie uświadomić, proszę Państwa, że na świecie co 5 sekund umiera dziecko z niedożywienia i z głodu. W tym roku 37 milionów ludzi, to jest taka wartość, którą łatwo nam zapamiętać, ponieważ to jest zbliżona liczba do populacji naszego kraju, umrze z głodu. I my o tym nie myślimy na co dzień. W 130 prawie krajach ludzie są narażeni na bezpośrednie zarażenie chorobami wektorowymi, śmiertelnymi. To są prawie 4 miliardy ludzi. I zmiana klimatu w znaczący sposób przyspiesza ten proces. Oczywiście wskutek braku dostępu do wody, dostępu do zanieczyszczonych wód, obniżenia plonów, suszy, wielotygodniowej, wielomiesięcznej suszy, a także innych czynników. A więc patrząc z perspektywy globalnej, w kwestiach zdrowotnych mamy już katastrofę. I teraz my, pisząc ten raport, tak trochę zastanawialiśmy się, czy cały czas powtarzać wartości, które są szokujące dla nas, bo naprawdę w momencie, kiedy pracuje się na co dzień, czytając, widząc, rozmawiając z ludźmi z różnych krajów i znając historię osób, które na przykład musiały się przeprowadzić ze względu na to, że już żyły na obszarach, na których dalej się nie da żyć, to jest dla nas bardzo trudne. Jednocześnie niestety mamy świadomość, że to, o czym mówię, bardzo rzadko trafia do nas tutaj na miejscu. To znaczy, że bardzo niewiele osób tak naprawdę interesuje się dziećmi, które codziennie umierają z głodu. Ponad 2000 ludzi dziennie umiera z powodu przewlekłej biegunki, która jest związana bezpośrednio z dostępem do zanieczyszczonej wody. Tylko to są dane, których my nie chcemy znać i które wypieramy. A więc dużo łatwiej nam analizować i mówić już o tym, co odczuwamy bezpośrednio tutaj na miejscu, a tych konsekwencji jest bardzo wiele. To są wspomniane przez profesora Karoczuna fale upałów, które skutkują bezpośrednimi zgonami z powodów sercowo-naczyniowych. W ogóle choroby układu krążenia są pierwszą przyczyną zgonów w naszym kraju. Mówi się, że ta fala upałów w 2003 roku w Europie spowodowała 70 tysięcy dodatkowych zgonów. A w tym roku minister zdrowia Francji mówił o tym, że 1500 osób umarło dodatkowo, bezpośrednio z przyczyny właśnie narażenia zbytniej ekspozycji na ciepło, czyli na te fale upałów. Mamy cały wielki obszar chorób wektorowych, które już stanowią prawie 20% wszystkich chorób zakaźnych świata. To są te choroby przenoszone przez kleszcze, przez komary, przez wszy. W Polsce na przykład tutaj często przytaczamy boreliozę, która jest przykładem właśnie choroby wektorowej. W ciągu ostatnich niecałych 10 lat 5 razy wzrosła liczba zachorowań, co się oczywiście wiąże również z lepszą diagnostyką. Natomiast w tym momencie ponad 20 tysięcy osób jest diagnozowanych każdego roku w Polsce z powodu boreliozy. To jest niestety cały szereg innych chorób zakaźnych, chociażby jak salmonella, o której też często się nie myśli w kontekście zmiany klimatu i tego, że 5 razy więcej osób w lecie przy falach upału choruje na tę chorobę. To jest cały obszar kataklizmów i bezpośrednich wypadków, takich jak huraganowe wiatry, czy powodzie, czy trąby powietrzne, które pojawiły się w Polsce również. Ludzie także bezpośrednio umierają i giną z powodu właśnie tego rodzaju zdarzeń. A więc w momencie, kiedy my próbujemy oszacować wszystkie koszty zdrowotne, proszę pamiętać również o zdrowiu psychicznym, o którym mówimy coraz więcej, a bardzo ciężko je wycenić. Więc w momencie, kiedy próbujemy oszacować te koszty, a szacuje się, że w latach 2021-2030 to będzie 120 miliardów złotych,
to i tak mamy pewność, że one są niedoszacowane, bo tego jest znacząco więcej, bo trzeba brać pod uwagę bardzo wiele różnych czynników. I teraz jeszcze pozostaje nam kwestia służby zdrowia. Nie wiem, czy mam jeszcze chwilę, żeby o tym powiedzieć, czy później. To ja bym tylko prosił na koniec tej wypowiedzi o takie zgrubną gradację, które z tych problemów są najważniejsze w kontekście Polski. Najważniejsze w kontekście Polski pod kątem przygotowania, a raczej braku przygotowania służby zdrowia, która w tym momencie pozostaje na ponad 10 miliardów złotych wciąż zadłużona, są fale upałów i adaptacja do fal upałów i hospitalizacje znacząco wzmożone właśnie w okresie letnim i to jest taki numer jeden. Natomiast ogromnym problemem, który dotyczy każdy z tych aspektów, o których mówiłam, jest po prostu brak przygotowania lekarzy, brak świadomości i brak gotowości na to, że liczby przypadków hospitalizacji i zgonów z powodu zmiany klimatu będą wzrastać. Dzień dobry Państwu, dobry wieczór. Kasia Jagiełło, aktywistka, która dzisiaj będzie trochę zdejmować czapki z aktywizmu miejskiego na aktywizm no pewnie globalny, bo gdy zadajemy sobie sprawę z tego, pytanie, czy Polska jest gotowa na katastrofę klimatyczną, to mówimy tutaj o skali globalnej. Przygotowując się do dzisiejszego spotkania, przejrzałam sobie progresywne i te najmniej progresywne polityki miejskie na całym świecie i wyobraźcie sobie, że niestety w żadnym podsumowaniu Warszawa nie występuje na żadnym ważnym miejscu. Warszawa należy do sieci miast C40. To jest, można powiedzieć, zbiór miast, który, o ile się nie mylę, wiąże się z taką falą, którą nie wiem do końca, czy zainicjował między innymi Bloomberg, byłym... Okej. W każdym razie, gdy przyglądałam się postulatom tej sieci miast i porównałam je z planem stworzonym przez Warszawę, to muszę powiedzieć, że oceniam plany warszawskie jako jednak no niezbyt ambitne, muszę powiedzieć. W sensie takim, że jest to piękny język, bardzo taki... Mnie się podoba, ja bym się czuła... Adapt City, tak. Bardzo mam nadzieję na to, że Warszawa ruszy z kopyta z pracami nad planem mitygacyjnym, ponieważ jako aktywistka, która wyrosła z ruchów grassroots'owych, oddolnych i bardzo zbuntowanych, a później odbyła termin w organizacji pozarządowej globalnej, jestem przyzwyczajona do obywatelskiego nieposłuszeństwa, w związku z czym będę namawiała Warszawę do tego, żeby nie tylko adaptowała się do zmian klimatycznych, tylko żeby ambitnie sięgnęła po narzędzia, jakie ma. Chciałabym się dowiedzieć, czy na przykład miasto Warszawa napisała do swoich dostarczycieli energii elektrycznej z postulatem, że Warszawa życzy sobie osiągać energię elektryczną z OZE z planem na najbliższe lata. Chciałabym się dowiedzieć, dlaczego jeszcze na przykład... Dobrze, to na przykład jest jeden z takich przykładów działania, którego bym się bardzo spodziewała po Warszawie. Bardzo bym się chciała dowiedzieć na przykład, czy miasto Warszawa odpowiedziało ruchowi Extinction Rebellion, który pojawił się osobiście na ogłoszeniu planów warszawskich, przedstawił swój manifest, postulaty i mam nadzieję, że Warszawa zauważyła, że zrodził się niesamowicie piękny, nowy, oddolny ruch obywatelski. Cóż jeszcze? Oczekiwałabym od Warszawy, żeby poparła swoją Radę Miejską i już nie zwracała się z apelami o ogłoszenie kryzysu klimatycznego, tylko po prostu zmierzyła się z faktem, że kryzys klimatyczny istnieje i może go faktycznie tutaj ogłosiła. Ta sieć miejska C40, słuchajcie, to jest miejsce, gdzie miasta z całego świata wymieniają się doświadczeniami. A też ten ruch uzyskał bardzo znaczący zastrzyk energii w momencie, kiedy trzeba się było uporać z tym, że państwo zawodzi. Więc te prężne, w tym momencie z mojej oceny wynika, że amerykańskie miasta są najbardziej progresywne chyba, szokująco, przynajmniej jeśli chodzi o skalę krytykowania swojego rządu i takiego pójścia wbrew prezydentowi. Natomiast Polska mogłaby iść tym amerykańskim przykładem dlatego, że jeśli chodzi o Unię Europejską, no to nie ukrywajmy, jesteśmy raczej matołkami klimatycznymi, jeśli chodzi o akcję naszego rządu. Polska wraz z Węgrami i Czechami skutecznie
bruździ w europejskiej polityce klimatycznej. Już tak zawijając do końca, chciałabym się dowiedzieć na przykład, czy Warszawa jest gotowa do tego, żeby na jakichkolwiek miejskich imprezach, które są związane z jakimkolwiek budżetem miejskim, zabronić wykorzystywania mięsa. Polska jest potentatem produkcji mięsnej, eksportujemy najwięcej drobiu w Europie. Związek pomiędzy produkcją mięsa a zmianami klimatycznymi i to globalnymi, ponieważ większość pasz w Polsce to też są soja sprowadzana z chociażby naszej wspaniałej Amazonii, która płonie. Czy Warszawa robi takie rzeczy? Czy Warszawa, wiedząc ilu ma partnerów, a partnerów ma mnóstwo, jest w stanie ambitnie i progresywnie na tych partnerów wpływać? A jeszcze na koniec, wracając do dwóch rzeczy, zdrowie psychiczne. Czy Warszawa w stanie zapaści psychiatrii w Polsce, w sytuacji, w której oblicza się, że mniej więcej 25% Polek i Polaków, czyli co czwarte z nas, ma jakieś wyzwania natury psychicznej, królujemy w rankingach samobójstw dzieci i młodzieży, nie wiem czy królujemy, ale jesteśmy wysoko, jeśli chodzi o ranking samobójstw młodych mężczyzn, co Warszawa na to? Bo zdrowie psychiczne, fale upałów, a także coś, co tutaj nie padło, ale na pewno padnie później, czyli żałoba klimatyczna, kryzys zdrowia psychicznego związany z katastrofą klimatyczną, to jest wyzwanie, które, słuchajcie, będzie nas dotykać coraz częściej. Wyobraźcie sobie taki moment, jak jesteście w samochodzie, na drodze i ktoś na was wrzeszczy, bo jest gorąco i stoi w korku. Aż się gotuje w środku, chce wyjść z tego samochodu i wam po prostu wklepać bezszczelnie. Tego będzie coraz więcej. Jesteśmy coraz bardziej napięci nie dlatego i wyłącznie dlatego, że mamy podzielony kraj i różne kłopoty, ale także dlatego, że kryzys klimatyczny wpływa na nasze zdrowie psychiczne, na poziomie fizjologicznych bodźców związanych z upałem, ale także na poziomie niewiarygodnego stresu, którym szczególnie są poddane teraz osoby młode. Pokażę wam jeszcze mój siniak na sam koniec. Proszę Państwa, siniak, który się zupełnie nieoczekiwanie pojawił tutaj w piątek. Poszłam sobie na strajk, na Marsz dla Klimatu i zupełnie znienacka wylądowałam podczas demonstracji Extinction Rebellion, nie planując tego zupełnie. No i tam ta interwencja policji, no oczywiście nie spałowali, ale też delikatnie jakoś tak przesadnie, no to, powiem tak. Co miasto Warszawa zrobi z tym, że ruchy obywatelskie zapowiadają bardzo jasno, że będą protestować i będą protestować coraz częściej. Do tej pory te protesty, które się odbywały w Polsce, były głównie delegowane do organizacji pozarządowych ze strukturą i statutem. A teraz protestują wszyscy. Proszę mikrofon, bo muszę już zaraz iść, ale spróbuję jeszcze odpowiedzieć. Ja mam nadzieję, że możemy pod Warszawę postawić też rząd, tak? Czyli co rząd na? Dlatego, że wiele z tych działań, mimo wszystko, no równie dobrze można, że powiem, przypisać rządowi. Natomiast co Warszawa? Tak. Chciałam zacząć od tego, że mamy nowe otwarcie. Nowy prezydent od grudnia, działalność właściwie od stycznia, po uchwaleniu budżetu, nowe biuro ochrony powietrza, polityki klimatycznej, które powstało w marcu tego roku. Od samego powstania bardzo tutaj ciężko moi wszyscy pracownicy pracują na to, aby przede wszystkim wykorzystać możliwość związaną z tym, że Rada Miasta przeznaczyła 300 milionów złotych na walkę ze smogiem. W ramach tego budżetu na 3 lata, i to był nasz absolutny priorytet, bo wiemy, że każdy sezon smogowy to jest niezwykły kryzys związany z jakością powietrza. Jakby to są, my mamy 3 równoległe zadania. Jeden to jest smog, jedno zadanie to jest smog, drugie to jest adaptacja. Ale przepraszam, ja tu... Ale będę szybko, nie, będę szybko, ale proszę mi dać powiedzieć... Smog to nie jest sprawa klimatu. Ja wiem, ale chcę powiedzieć, czym się zajmuje te 12 osób w tym biurze i dlaczego nie wszystko zrobione jest już. Bo to jednak jasne. Coś tłumaczy. To znaczy, jasne, ale nie możemy tutaj na tej debacie nie możemy smog, tych porządków mitygacja, mylić. Adaptacja. Wcześniej zostałam zapytana, co Warszawa robi w kwestii adaptacji, więc odpowiedziałam. Nie mówiłam o zdrowiu, bo profesor Karaczun powiedział o zdrowiu. To jest oczywiste, że robimy to z powodów takich, że zmiany klimatyczne stanowią zagrożenia dla zdrowia i dla bezpieczeństwa życia mieszkańców. No to jakby już się nie wnikałam w przyczyny, tak? Tylko się skupiłam na tym, co robimy. Co do tego aspektu globalnego.
No więc tak, jeśli chodzi o mitygację, mamy, znaczy jeśli chodzi o adaptację, mamy Adaptity, tu już nie będę nic mówić. Jeśli chodzi o mitygację, SECAP, czyli Strategic Energy and Climate Adaptation Plan. Pracujemy nad tegoroczną edycją tego planu. Generalnie Warszawa od 2009 roku jest członkiem Covenant of Mayors, czyli organizacji, która stawia sobie cele klimatyczne. Wtedy też został przyjęty cel redukcji CO2 na poziomie o 20% do roku 2020. Ten cel najprawdopodobniej zostanie osiągnięty. W tym roku Warszawa, prezydent akurat Olszewski zadeklarował już realizację kolejnego celu, czyli redukcji o 40% emisji CO2 do roku 2030. I na przykład rząd też mógłby się o coś takiego pokusić. W tej chwili pracujemy nad identyfikacją źródeł emisji i nad planem, w której dziedzinie będziemy te emisje redukować, na jakim poziomie. Warszawa jest także członkiem tej właśnie progresywnej organizacji założonej przez Livingstona, finansowanej w dużej części przez Bloomberga, w której uczestniczą progresywne miasta, które stawiają na walkę ze zmianami klimatycznymi. Faktycznie tam się dużo dzieje. Będziemy podpisywać w przyszłym tygodniu Clean Air Declaration. Jesteśmy już sygnatariuszem kilku innych dokumentów. I przez te kilka miesięcy, podczas których ja jestem w urzędzie, jakby robimy inwentaryzację tych wszystkich zobowiązań i planujemy, co dalej. Przede wszystkim musimy stworzyć jakiś sensowny plan. No jeżeli nie stworzymy planu i harmonogramu, to tych 40% niestety, ale nie będziemy w stanie tej emisji zredukować. Jeśli chodzi o... Także jesteśmy w tej organizacji i bardzo tutaj aktywnie w niej działamy. Zostanie także podniesiona inicjatywa Global Green New Deal, tutaj w nawiązaniu do New Dealu ze Stanów Zjednoczonych. Patronuje tym przedsięwzięciom także Al Gore, pani Alexandria Ocasio. No, to są rzeczy, które się dzieją na poziomie ponadmiejskim. Jeśli chodzi o ten poziom jeszcze miejski i organizacje te protestujące młodzieżowe, prezydent zadeklarował organizację panelu klimatycznego. Dzisiaj odbyło się drugie spotkanie. Tam jest kilka organizacji. Nie wymienię pewnie wszystkich, ale jest Extinction Rebellion, jest MSK, Młodzieżowy Strajk, jest Strajk dla Ziemi i tak dalej. Chcielibyśmy też znaleźć miejsce dla tych organizacji, które możemy się spotykać w ogóle w jakiś taki bardziej systemowy sposób, systematyczny, zapewnić im jakąś przestrzeń, w której będą mogli działać. Ale to jest na razie taki plan, o którym nie wiem, czy to było w ogóle przedyskutowane z nimi, czy było takie zainteresowanie, przedyskutowane to było. I będziemy organizować ten panel, natomiast w tej chwili jest dyskusja na temat tematu tego panelu. Generalnie, właśnie, czy tak. Dopytam w takim razie, bo to istotne. Jeżeli Warszawa zorganizuje ten panel, czy w takim razie pan prezydent Trzaskowski będzie gotowy do tego, aby zrealizować wyniki jakby tej deliberacji? No takie jest założenie. Takie jest założenie w ogóle instytucji panel obywatelski. Ja bym nie chciała... Rozumiem, że podchodzimy z takim założeniem do tej instytucji. Czyli z pełną jakby odpowiedzialnością tutaj na tej sali mówi pani, że jeżeli ten panel się odbędzie, to wtedy te założenia będą wdrożone. Tak, natomiast powiem szczerze, że... Dobrze. Znaczy... Nagranie z tego. Okej, znaczy ja się nie nazywam Rafał Trzaskowski, ale mam nadzieję. Generalnie jest tak, prezydent podjął decyzję o tym, żeby zorganizować panel na wniosek mieszkańców, którzy złożyli chyba 3000 podpisów pod tym wnioskiem i w związku z tym toczą się prace na razie nad tym, jaki będzie temat panelu. Ten temat powinien być ustalony w przyszłym miesiącu. Nie wiem, czy w pierwszej połowie, no ale taki jest plan. Znaczy bardzo byśmy chcieli, bo naprawdę nie ma między nami jakichś różnic ideowych. Być może różnice, jeśli chodzi o kierunek działań, no nie ma. Są różnice, być może takie, że niektórych działań nie da się przeprowadzić tak szybko. My na przykład bardzo byśmy chcieli wsparcia w kwestii termomodernizacji budynków. Budynki emitują około 40%, są odpowiedzialne za około 40% emisji. I my nie mamy środków w budżecie miasta na to, żeby termomodernizację robić. Natomiast instalacje odnawialnych źródeł energii, paneli, pomp ciepła i tak dalej
nie jest optymalna w momencie, gdy nie mamy z termomodernizowanych budynków. I na przykład to jest dla mnie taka duża bariera i tutaj gdzieś musimy szukać rozwiązania, będziemy szukać środków zewnętrznych, rządowych, tam ma być program też rządowy. Ja bym bardzo chętnie podyskutowała jeszcze, nie wiem, czy jakieś krótkie coś. Tak, bardzo krótkie. Jeśli mogę, bo tutaj po prostu spojrzenie od razu od pani doktor, więc zadam jeszcze dwa pytania. Poruszę dwie kwestie. Będę tu przemycać wątki przyrodnicze, bo wiecie, jestem po stronie pszczół. Nie da się ochronić klimatu bez ochrony różnorodności biologicznej, nie da się ochronić różnorodności biologicznej bez mitygacji i adaptacji do zmian klimatycznych. Dlaczego te drzewa, jesteśmy tak, tyle pieniędzy i uwagi poświęca Warszawa nasadzaniu nowych drzew, kiedy doskonale wiemy, że nowe nasadzenia, żeby w jakikolwiek sposób zrekompensowały dobroczynny wpływ drzew na miejską wyspę ciepła i wszystkie inne benefity związane z drzewami, plus zdrowie psychiczne. Czemu się koncentrujemy na nasadzeniach, a nie na leczeniach starych drzew? Kiedy Warszawa zrobi podobny spis wszystkich swoich drzew, jak zrobił to Berlin? Robi. Doskonale. Robi, tak, dobrze, proszę poczekać krótko. Sekundę, aha. Jeszcze jedno. A jeziorko Czerniakowskie, no fajnie, że chcecie, żeby nie wysychało, a jeszcze spróbujecie go nie zabudowywać? Plan jeziorka Czerniakowskiego był przygotowywany latami. Proszę Państwa, to tak. Jeziorko Czerniakowskie to w kwestiach architektonicznych nie jest mój temat, więc ja się dowiedziałam o tym planie, tak jak pewnie wszyscy z Państwa. Natomiast plan jest jakiś, te zabudowania są oddalone o kilometr mniej więcej od jeziorka, te w planie. One nie są w rezerwacie, nawet nie są w otulinie, tylko dużo dalej. Ten teren w studium jest przeznaczony pod zabudowę. Ten teren jest terenem prywatnym, mimo że wygląda bardzo pięknie, fajnie, dzikie łąki. Natomiast te łąki zostały sprzedane. Jeżeli nie będzie planu, to deweloperzy zabudują te łąki w 90% z intensywnością taką. Dlatego, że nie mamy narzędzi prawnych, żeby chronić tereny, które nie mają planu. Ja nie wiem, dlaczego tego planu do tej pory nie było. Prace nad nim trwają dekady już chyba. W końcu powstał. Na komisję do Rady Warszawy nie przychodzili właściwie żadni zainteresowani. Zostało zgłoszonych około 900 poprawek do tego planu i zdecydowana większość była za intensyfikacją zabudowy. Więc ja nie chcę bronić tego planu, bo go nie znam de facto w szczegółach. Natomiast plan przewiduje 40% zabudowy i 60% powierzchni biologicznie czynnej. Plan musi być zgodny ze studium, bo inaczej zostanie obalony, a w związku z tym ci deweloperzy zabudują z większą intensywnością te okolice. To jeżeli chodzi o plan. Także ja tylko mówię to, co wiem z Biura Architektury. Powstał zespół, właściwie aktywiści i mieszkańcy, którzy w tamtych okolicach mieszkają, oni się zgadzają z tym, że ten plan jest lepszy niż brak planu. Bo jeżeli teraz zakwestionował plan wojewoda i podtrzymane zostanie to, znaczy nie wyjdzie w życie ten plan, to w tym momencie faktycznie jest ryzyko, że te okolice zostaną zabudowane z dużą intensywnością. O drzewach. Bardzo chcemy chronić warszawskie drzewa. Naprawdę. Ja wiem, że tutaj wszyscy myślą, że Warszawa wycina drzewa, bo taka poszła fama, że wszyscy wycinają stare drzewa i nikt nie dba o drzewa. Robimy trzy rzeczy. Znaczy robimy bardzo ważny projekt Polityka Ochrona Drzew. To jest projekt, który wdroży procedury monitorowania drzew i odpowiedniej pielęgnacji. To jest jedna rzecz. W całej Warszawie i on będzie obejmował zarówno jednostki miejskie, dzielnice, ZGN-y, szkoły, przedszkola i tak dalej, jak i zarząd zieleni. Bo dzisiaj jednak jest tak, że nie mamy jednolitej polityki, której potrzebujemy. Więc polityka ochrony drzew wprowadzi taką właśnie regulację dla całego miasta i także klasy ryzyka drzew, co jest też istotne, żebyśmy wiedzieli, jak często dane drzewo musi być monitorowane, co ma zapewnić z jednej strony bezpieczeństwo mieszkańców, a z drugiej strony no, możliwości pracy i pracowników, którzy jeżeli wykonają swoją pracę, nie będą pociągani do odpowiedzialności karnej i cywilnej, jeżeli drzewa nie wytną. Dzisiaj mamy 3 osoby z zarzutami prokuratorskimi za to, że nie wycięli drzewa. Drzewo było zielone, dlatego że stan zdrowotny drzewa
jego stopień zazielenienia nie są jakby ze sobą zbieżne. Może być drzewo zielone, natomiast zupełnie jakby przegnite w środku z grzybem i nie nadające się do uratowania. W zeszłym roku w Parku Praskim drzewo zabiło dziecko i z tego powodu jest totalna panika wśród urzędników, którzy bardzo się boją, że zostaną pociągnięci do odpowiedzialności. Powiem Państwu, że jeżeli te osoby dostaną faktycznie wyrok, to jest do 12 lat, to będzie bardzo trudno chronić warszawskie drzewa, dlatego że po prostu urzędnicy się boją. Druga rzecz, drzewa w Warszawie były sadzone po wojnie, mniej więcej w jednym okresie. I niektóre gatunki, topole, po prostu dożywają swoich dni, mają już te 70 czy 80 lat. W związku z czym, no po prostu nie da się ich uratować ze względu na to, że zamierają. My za każdym razem... Teraz przyjęliśmy nowe procedury. Po pierwsze informujemy mieszkańców o tym, że dane drzewa będą wycinane. Pokazujemy. To zależy... Nie. Jest informacja, serwis wiem o wycince. Natomiast ten serwis obejmuje dziś tylko i wyłącznie terenu Zarządu Zieleni. Nie obejmuje terenów dzielnic, ZGN-ów i tak dalej. Pracujemy nad projektem, który wdroży ten serwis. To jest do końca roku, on wejdzie w życie. W całej Warszawie, na wszystkich terenach. Także każdy mieszkaniec będzie mógł sobie zobaczyć kropkę na mapie w okolicy swojego domu, spojrzeć na decyzję i zobaczyć, dlaczego drzewo jest przeznaczone do wycięcia. Naprawdę nikt nie chce wycinać drzew. Ja mogę dać gwarancję za swoich pracowników. Niestety, w Warszawie mamy taki system, że tych zarządców terenów jest kilkudziesięciu, więc mam dużo mniejszą kontrolę nad pracownikami dzielnic, ZGN-ów i tak dalej. I tylko trzecia rzecz jeszcze, chciałam o czymś powiedzieć, o inwentaryzacji. Nad inwentaryzacją pracujemy też i też do końca roku ma być zrobione przynajmniej w Śródmieście i robimy też mapę koron drzew. A mapa koron drzew pozwoli określić, które dzielnice mają większe lub też mniejsze pokrycie koronami drzew, a więc gdzie, w których dzielnicach. Nasadzenia nowe są najpilniejsze, ale naprawdę bardzo jakby zależy nam na drzewach i nikomu nie trzeba tłumaczyć, że jedno stare drzewo produkuje tyle tlenu. Teraz pojawiła się inicjatywa, ja bym chciała wystąpić z inicjatywą do pozostałych samorządowców, a zmiany w ustawie ochrony środowiska, która dzisiaj wycenia drzewa na podstawie obwodu, a nie wartości ekologicznych tego drzewa, bo ja już kończę, bo już wychodzę, bo tak naprawdę drzewo w centrum miasta jest dużo bardziej wartościowe niż drzewo w lesie. I ta różnica nie jest odzwierciedlona w żaden sposób w prawie. Jeżeli będzie, to także inwestorzy będą zupełnie inaczej patrzeć, architekci, projektanci, na potencjalne inwestycje, bo będą starali się drzewa chronić, gdy ich to będzie więcej kosztowało. Przepraszam, muszę kończyć już. Dziękujemy. Już musimy, bo chcieliśmy jeszcze, żeby pan profesor Karaczun się wypowiedział na temat tych miejskich planów adaptacji. Prosimy, panie profesorze. Zanim pani ucieknie najlepiej. Znaczy, ja też nie chciałbym włączyć się w ten chór, bo to trochę mi przypomina mszę świętą, na której ksiądz na tych, którzy są w kościele, krzyczy, dlaczego wy nie chodzicie do kościoła. Bo jak się popatrzy na to, co się dzieje w Polsce i tutaj stanę w obronie trochę pani dyrektor, to znaczy Warszawa naprawdę dużo robi w zakresie i adaptacji, i mitygacji. Natomiast no, pokazuje, że rzeczywiście to nie jest... proste i wymaga tak naprawdę od nas również mieszkańców z jednej strony wybierania takich polityków, którzy będą chcieli działać na rzecz mitygacji i adaptacji, a z drugiej strony też naciskania na istniejące władze w zakresie ochrony klimatu i adaptacji do zmian klimatu. Natomiast zanim pani dyrektor wyjdzie, to ja też się dołączę, niestety muszę się dołączyć. Znaczy, może nie będę pytał, tylko dołączę się do, czy sformułuję apel. Bo wydaje mi się, że to, co Kasia powiedziała, jest niezwykle istotne. Dlatego, że jeżeli nie będziemy naciskać na producentów energii, żeby oni zmieniali swoje podejście, jeżeli nie będzie tego, tak jak my, konsumenci, powinniśmy na producentów różnego rodzaju naciskać, żeby oni prowadzili politykę bardziej przyjazną klimatowi, choćby przez wybory konsumenckie i bojkotowanie tych, którzy tego klimatu nie chronią. To wydaje mi się, że bardzo byłoby dobrze, gdyby Warszawa, a może nawet tak naprawdę cała Unia Metropolitalna wystąpiła do producentów energii w Polsce z petycją, że zmiany klimatu następują, że mamy kryzys klimatyczny i że potrzebujemy tak naprawdę
w miastach kupować energię z zasobów odnawialnych. I to jest mój apel do pani dyrektor. Jak najbardziej, tak by tutaj się zgadzam z wami. Natomiast my też mamy plan, po pierwsze, wyposażania naszych budynków, których mamy tysiące, w panele i w ogóle w energię odnawialną, bo to już dla nas będzie ogromna zmiana, też miasto pokaże, że jakby zaczyna od siebie. I tak jak powiedziałam, finansujemy w przypadku domów prywatnych instalacje paneli. Teraz finansujemy w największym zakresie, jeśli chodzi o wymianę pieców, to właśnie wymianę węgla na energię odnawialną. Ten nowy system, on jest nie tylko degresywny, czyli na początku są najwyższe dotacje, z każdym rokiem one maleją, ale także różne poziomy dofinansowania są dostępne w zależności od tego, na co wymieniamy ten węgiel. Czyli na OZE jest najwięcej, potem na ciepło miejskie i potem na gaz na ostatnim miejscu, no bo nie jesteśmy wszędzie pewnie w stanie zapewnić czystszej energii, ale oczywiście też gaz jest dla nas najmniej preferowanym wyjściem. Plus współpracujemy w ramach Partnerstwa dla Klimatu, tam jest takich 6 paneli, to jest platforma porozumienia ze światem nauki, ze światem też biznesu nad nowymi rozwiązaniami energetycznymi. Takim naszym flagowym projektem jest Jazdów. Zleciliśmy na już w tym roku analizę, audyt energetyczny i na podstawie tego audytu będziemy przygotowywać wspólnie z tymi partnerami sposób bezemisyjnego zaopatrzenia w energię osiedla Jazdów. I to jest dosyć trudny case, który może być takim właśnie pokazowym też przypadkiem dla innych zabudowań, bo to osiedle jest zarośnięte w dużej mierze drzewami, w związku z czym fotowoltaika niekoniecznie musi zadziałać. Domki są drewniane, wymagają termomodernizacji i myślę, że jeżeli już przejdziemy przez tą ścieżkę zdrowia na osiedlu Jazdów, to też będziemy mieli modelowe rozwiązania dla innego rodzaju zabudowań. Bo bardzo byśmy chcieli tworzyć także takie wirtualne elektrownie, gdzie nasze budynki nie tylko są zasilane energią odnawialną, czystą, ale także zarządzane w sposób inteligentny. No i też właściwie mogą same produkować energię, która potem może być oddawana na potrzeby innych działów, na przykład transportu, dlatego że na przykład szkoły czy przedszkola nie działają latem, a mogą spokojnie w dalszym ciągu być po prostu producentami energii. Także myślimy o takich rozwiązaniach, ale to jest mitygacja, także dlatego o tym nie mówiłam i już naprawdę muszę iść, jestem spóźniona godzinę i 9 minut. To jeszcze krótko, każdy z Państwa odpowiedź na tytułowe pytanie debaty, zanim przekażę głos. Na dzień dzisiejszy nie jest. Jest czy nie? Nie, Polska absolutnie nie jest gotowa na katastrofę klimatyczną, nie jest nawet gotowa na kryzys klimatyczny, w jakim teraz jesteśmy. To wczoraj czy dzisiaj minister edukacji palnął kolejną bzdurę klimatyczną? Przedwczoraj. Nie dość, że nie jest, to jeszcze mam wrażenie, że nie traktuje swoich obywateli serio, ponieważ większość Polek i Polaków bardzo tego, żeby Polska była gotowa na kryzys i katastrofę klimatyczną, chce. Ja może odpowiem bardziej na pytanie, czy służba zdrowia w Polsce jest gotowa na katastrofę czy na kryzys. No niestety również absolutnie nie jest. Na wielu polach i trzeba włożyć tutaj bardzo dużo pracy i bardzo dużo rozwiązań, zarówno w kwestii edukacji, w kwestii przygotowania, tak jak wspomniałam, do zwiększonej hospitalizacji, programów dla studentów medycyny, edukacji dla samych lekarzy, narzędzi, które można wykorzystać w placówkach służby zdrowia i tak dalej. To jest bardzo też szeroki obszar. Niestety jesteśmy na początku, robimy co możemy, żeby tę świadomość podnosić, ale jeszcze bardzo dużo przed nami i w porównaniu do służby zdrowia w innych krajach europejskich niestety jesteśmy cały czas daleko w tyle. Dziękuję bardzo. Ja powiem trochę może jakby odmiennie, to znaczy nie chcę się dołączać do tego chóru, bo bym musiał powtarzać, rolnictwo nie jest przygotowane, o braku przygotowania w gospodarce wodnej mówiłem. Natomiast ja powiem trochę inaczej. To znaczy ja siedzę w tym biznesie klimatycznym, przepraszam, że tak powiem, ale pierwszy raz byłem na konferencji poświęconej negocjacjom klimatycznym w 1992 roku, czyli strasznie długo.
I muszę powiedzieć, że tak naprawdę byłem strasznym pesymistą chyba do tego roku, czy do końca zeszłego roku, kiedy zobaczyłem, że w Polsce wreszcie społeczeństwo się obudziło. Byłem na strajku klimatycznym i muszę Państwu powiedzieć, że to, co mnie bardzo ucieszyło, to jest to, że ci młodzi ludzie nie chcą prosić polityków. Oni zaczynają żądać, oni się zaczynają domagać od polityków działań. I myślę, że to jest ta ogromna zmiana, której warto zauważyć, że ona następuje w Polsce, że i co chyba też było widać w wyborach europejskich, może mniej w Polsce, ale tak naprawdę w Europie, zwłaszcza w Niemczech i we Francji, gdzie nagle okazało się, że tematy klimatyczne stały się jednym z bardzo ważnych elementów decydujących o wyborach w trakcie wyborów parlamentarnych do Parlamentu Europejskiego. Ja mam nadzieję, że my zaczynamy dorastać. Pytanie jest tylko, czy nie będzie to za późno. Ale zaczynamy dorastać do tego, żeby także patrzeć na naszych polityków, czy oni są gotowi zmierzyć się z tym wyzwaniem, czy dalej będą się ukrywać pod kołdrą i udawać, że tak naprawdę zmiany klimatu nie dotyczą ani nas, ani naszego kraju, ani naszych miast, ani naszej gospodarki. Więc ja bym trochę szukał tego nutki optymizmu i ci młodzi ludzie naprawdę mogą wiele zmienić, oczywiście o ile uzyskają nasze wsparcie i będziemy ich wspierać. Proszę Państwa, minęła godzina naszej debaty. Jest teraz w końcu moment, żeby oddać głos Państwu. Ja będę chodził z mikrofonem, więc jeżeli ktoś chce zadać pytanie, to właśnie jest teraz ten moment. Dobry wieczór. Darek Szwed. Ja mam przyjemność koordynować sieć miast progresywnych, które podpisały w grudniu ubiegłego roku deklarację Solidarność dla Klimatu, ponieważ uważamy, że miasta odgrywają kluczową rolę nie tylko w adaptacji, ale także w mitygacji. Oczywiście problemem jest to, że w rządzie jest bardzo dużo denialistów i trudno na tym etapie sądzić, że denialiści będą budowali politykę klimatyczną państwa. Ale niestety my musimy, to jest też pytanie do Państwa, jak to zrobić, my musimy wciągnąć do dyskusji na temat takiej narodowej zgody co do potrzeby polityki klimatycznej, ambitnej polityki klimatycznej, wszystkich obywateli i obywatelki, także tych, którzy tutaj na tę salę nigdy nie przyjdą, bo na przykład są bardzo mocno przez polityków szczuci na nas. Wiecie dobrze, że tak jak LGBT stało się ideologią, jest tęczowa zaraza, jest tak samo klimatyczna zaraza. My jesteśmy klimatyczną zarazą. I obawiam się, że bardzo dużo ludzi nas nienawidzi. Więc teraz wydaje mi się, że wyzwaniem, aby taka gotowość w Polsce się pojawiła, jest może właśnie te panele obywatelskie są jakimś sposobem na to, aby zbudować porozumienie pomiędzy mieszkankami, mieszkańcami różnych miast. Cieszę się, bo z tego, co przed chwilą gdzieś zauważyłem na Facebooku, wydaje się, że Warszawa w najbliższym czasie zrobi ten panel, że to już jest jakby pewne i że on będzie ambitnie dotyczył kwestii nie tylko adaptacji, co jest też problemem, a już tym bardziej nie będzie dotyczył smogu, co też jest niestety problemem, mieszanie tych dwóch rzeczy, ale będzie dotyczył nawet nie mitygacji, ale uczestnictwa społeczeństwa, całego społeczeństwa naszych miast w tym procesie. Bo powiem Państwu tak, albo może inaczej, zadam Państwu pytanie. Kto z Państwa zrezygnował z samochodu w mieście? Ja nie mam samochodu i nie będę miał samochodu. Kto z Państwa zmienił swoją dietę na wegetariańską czy wegańską. 3 lata temu zostałem weganinem. Wcześniej przez 30 lat byłem wegetarianinem. Kto z Państwa wymienił wszystkie sprzęty w swoim domu na energooszczędne i zmniejszył zużycie energii na przykład do 100 kWh? I czy w ogóle zwracacie uwagę na to, ile energii miesięcznie zużywacie, bo ona jest z węgla? Czyli mówiąc wprost, my oczywiście możemy Justynę Glusman tutaj złapać w sieć i powiedzieć, że nic nie robi.
Natomiast pamiętajmy, że to nie Justyna Glusman rządzi. Ja jej nie bronię, bo wiem też, jak trudno jest jej pewne rzeczy zrobić, ale wiem, że jest w pewnej matni. Matnią jest Platforma Obywatelska, PiS. Są rządzące partie w miastach. W miastach też rządzą nadal partie. Nie ruchy obywatelskie, nie strajki klimatyczne, tylko rządzi na przykład w Warszawie Platforma Obywatelska. Jeśli dobrze pamiętam nazwisko pana wiceprezydenta Suszyńskiego, to on rządzi Warszawą nawet częściej niż pan prezydent Trzaskowski, a jest aktywistą politycznym, partyjnym i nikt go nie chce z tego miejsca usunąć. Na przykład już kończę, dzięki, ale przepraszam, bo to jest trochę taka perspektywa, gdzie chciałbym, może nie zadam pytania, tylko już skonkluduję, że my nie możemy uwierzyć w to, że partie polityczne, czy to będzie PiS, czy to PO, czy inne, które rządzą na poziomie krajowym i lokalnym, że są bardzo chętne do podejmowania ambitnej polityki klimatycznej, bo gdyby tak było, to by już to robiły. Natomiast widać ewidentnie miasta lepsze i gorsze i to, co chciałbym zaproponować nam wszystkim, to żebyśmy zaczęli rozmawiać z tymi samorządowcami i przyciskać oczywiście, ale też rozmawiać z nimi. Jak ich wesprzeć, żeby powstało partnerstwo między aktywnym społeczeństwem obywatelskim, o którym też państwo mówiliście, panie i Zbigniew, także biznesem progresywnym i progresywnymi samorządami, które jednak coś próbują zrobić w niełatwej politycznej sytuacji, bo krajowa polityka na pewno łatwa w Polsce nie jest. No i oczywiście w tym kontekście chciałbym też was zapytać, jak widzicie szansę na budowanie takiej europejskiej koalicji, na przykład miejskiej, bo na przykład C40 nie zadziałało tu w Polsce. Covenant of Mayors też tu nie działa, w sensie, że niby jest tych miast 10 tysięcy w Europie, a z Polski jest 40. W związku z tym pytanie, jak z tymi samorządami, którzy są najbliżej nas, jednak zacząć rozmawiać, jakie formuły, jakie zasady, jakie sposoby na to, aby zbudować dialog obywatelski, klimatyczny dialog na poziomie lokalnym. Dzięki. Przepraszam za tak przydługą. Dobrze, ja dostałam tutaj skinienie głowy od prowadzącej, że mogę i odpowiedzieć. Ja teraz wstałam, żebyście mnie wszyscy zobaczyli. Proszę państwa, to nie jest tak, że mamy być tutaj po prostu robić sobie konkurs na to, kto jest bardziej ofiarny w oddawaniu swoich dóbr na rzecz klimatu i ochrony przyrody. Kryzys klimatyczny polega na tym, że za parę lat nam wszystkim zmieni się sposób życia. Parę, paręnaście. Generalnie będzie coraz mniej przyjemnie, coraz więcej tego, co uważamy za nasze niezbywalne prawo, będzie znikać. Nie tylko jeśli chodzi o to, że latanie będzie bardzo trudne, niemożliwe. Mam nadzieję, że będą ścisłe zakazy wjazdu do centrów prywatnymi samochodami i tak dalej. Ale to, co chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, bo bardzo mnie to zaniepokoiło w wypowiedzi Darka Szweda, z którym znamy się od lat, my mamy przyciskać polityków. My mamy przyciskać urzędników. Nawet jeśli są sympatyczni, albo nawet jeśli robią coś. Wiecie dlaczego? Bo jeśli nam się wydaje, że to był jakiś ogień krzyżowy pytań albo cokolwiek wobec dyrektor Glusman, to nie był. Ja jestem bardzo łagodną osobą w tych swoich pytaniach tak naprawdę. Jak na to, że jeśli nasi naukowcy się nie mylą według ich najbardziej konserwatywnych założeń, do tego czasu na to, żebyśmy wprowadzili działania bardzo twarde, które ocalą cywilizację ludzką, już nawet nie wspominam o planecie, która z troszkę większym lub mniejszym poślizgiem sięgającym milionów lat sobie pewnie procesy wyreguluje. Jest pytanie, czy nas zadowala coś? Czy nas zadowala to, że kraj, który jest największym blokującym Unii Europejskiej,
jest zadowolony, żebyśmy, Darek, no, rozmawiali z tymi samorządowcami, którzy proponują coś do zrobienia. Ja się bardzo cieszę, że są samorządy, które się jakby no, wychylają. Mamy Kraków, mamy Łódź, mamy Warszawę, to są te miasta, które podpisały apele w sprawie ogłoszenia kryzysu klimatycznego i super. Natomiast bez presji nie będą mieli nawet ci samorządowcy sygnału, że my jesteśmy zainteresowani o wiele bardziej progresywnymi ruchami. I ja zachęcam bardzo serdecznie do wszelkich form naciskania na polityków. Tutaj mamy panel obywatelski. Ja chciałabym na przykład bardziej przycisnąć dyrektor Glusman do deklaracji odnośnie do tego, czy postanowienia tego kryzysu, tego panelu obywatelskiego będą przestrzegane, czy nie. Jeszcze dodam, że proszę Państwa, jeśli spojrzeć na wybory w Polsce, które są w tej chwili przeprowadzane cały czas w cyklu co czteroletnim, mówię o wyborach parlamentarnych, mówię o wyborach do władz samorządowych, to nam zostały dwie kadencje. I jeśli patrzę na to, co się dzieje, gdy patrzę na to, co się dzieje teraz w Polsce i także na poziomie samorządów, to nam te dwie kadencje to jest szaleńczo mało. I ja mam osobisty postulat wyjęcia kwestii klimatycznych i kwestii związanych z ochroną przyrody z tego festiwalu co czteroletnich obietnic wyborczych. Sądzę, że obywatelski panel, który się pojawia w Warszawie, to powinna być jaskółka, a my jako społeczeństwo powinniśmy się domagać ujawnienia głosów wśród nas, które w ogóle nie są teraz w debacie publicznej. Jestem przekonana, że gdyby wybrać do ogólnopolskiego panelu klimatycznego osoby zupełnie losowo, to ich pomysły byłyby w kontrze do tego, co proponuje rząd i o wiele bardziej aktywne niż to, co proponują w tej chwili najbardziej progresywne polskie samorządy. Czy ktoś z moich kolegów chciałby i koleżanek chciałby coś dodać? Pytania. Zapraszam. Ja mam krótkie pytanie. Jak oceniacie Państwo, jaki procent naszego społeczeństwa w ogóle ma świadomość tego, co nam grozi? Bo jak się popatrzy, jakie tłumy wychodzą na ulicę, jak w ogóle, jakie są reakcje, to ja z przerażeniem stwierdzam, że to są tak drobne liczby, że właściwie to się w ogóle nie liczy. I to jest tragedia. Czyli w tej chwili, żeby zatrzymać te procesy, które zachodzą, postępują szybko, trzeba zmniejszyć produkcję, trzeba zmniejszyć konsumpcję. I żeby ludzie chcieli to zaakceptować, no to oni muszą na ten temat coś więcej wiedzieć. Za mało się na ten temat mówi. Media i tak dalej, i tak dalej. No, proszę Państwa, to my się obudzimy kiedy? Jak wszystko będzie już stracone. Bo w tej chwili ile osób wychodziło na ulicę? Bywam na różnych imprezach. To są tak drobne grupki, że praktycznie... A jak ludzie, jak ludzie podchodzą do tego? Żeby chcieli zrezygnować. Nie jem mięsa, bo... Albo raz w ciągu roku zjem mięso, czy raz w miesiącu. No proszę Państwa, przecież... Niestety nic się nie zatrzyma, jeżeli nie zajdą dwa. Zmniejszenie konsumpcji, zmniejszenie produkcji. Jeżeli to nie nastąpi, nie mamy o czym marzyć. A poza tym jest jeszcze jedna kwestia. No przepraszam bardzo, czy ile samochodów po takiej Warszawie jeździ? Po co? Przecież można piechotą, można rowerem i tak dalej, i tak dalej. No to są... Żeby to zatrzymać, no to uświadomić ludziom należy to. Tylko praktycznie jak to zrobić? Ja jestem przerażony. Ja na przykład w tej chwili jestem zdecydowanym pesymistą. Ja pamiętam czasy, gdzie mieliśmy cztery pory roku, 25 minus, to nie było nic nadzwyczajnego. Jak śnieg spadł, to on leżał kilka miesięcy, a w tej chwili my zimy już nie mamy. Także tutaj wydaje mi się najważniejsze to, żeby troszeczkę ludźmi ruszyć, bo to, co pani... Oczywiście możemy naciskać na urzędników, ale to wszystko jest za mało. Proszę Państwa, Warszawa nie ma planu przestrzennego zagospodarowania. Budownictwo jest też w sposób taki, no... Jeżeli ja mogę się odnieść. Dziękuję bardzo za ten głos. Ja się absolutnie zgadzam, że edukacja tutaj jest kluczowa.
My jako NGOs, organizacje pozarządowe, często spotykamy się z różnymi sondażami, które nam dają lub odbierają nadzieję w kwestii tego, co ludzie wiedzą i jak podchodzą do kwestii zmiany klimatu. Niestety niektórym z tych sondaży można jakby zarzucić to, że one są w zbyt wąskich grupach robione i faktycznie jakby deklaracja czy stwierdzenie, że zdają sobie sprawę, czy że obawiają się konkretnych rzeczy, absolutnie nie przekłada się na podejmowanie jakichś działań, chociażby na uczestnictwo w wydarzeniach, o których pan wspomniał. Ja tutaj mogę przytoczyć przykład również może mało optymistyczny, ale badań, które były robione wśród stosunkowo bardzo wyedukowanej grupy społecznej, jaką są lekarze, czyli grupa, z którą ja pracuję. W ciągu ostatnich 2 lat robione były badania świadomości akurat kwestii głównie zanieczyszczeń powietrza, nie zmiany klimatu, wśród lekarzy, czyli wśród osób, które powinny edukować, informować, przekazywać informacje podczas wizyt zarówno lekarzy pierwszego kontaktu, jak i konkretnych specjalizacji. No i niestety te dane nie są optymistyczne. Dowiedzieliśmy się, że w zasadzie większość lekarzy ma niższą świadomość mimo deklaracji wyższej świadomości, czyli w pierwszym pytaniu odpowiadali, że wiedzą, że zdają sobie sprawę, a następnie były pytania sprawdzające, czyli jakie są zanieczyszczenia, w jaki sposób wpływają na zdrowie, jak nam grożą. No i okazało się, że rozbieżność po prostu była astronomiczna i że niestety deklaracja była, natomiast za tym nie szło żadne konkretne działanie, chociażby w kwestii edukacji pacjentów. Od strony zdrowotnej my właśnie pracujemy z lekarzami nad tym, żeby tą grupą przekazującą informacje był lekarz pierwszego kontaktu albo lekarz konkretnej specjalizacji i żeby ten autorytet, którym mam nadzieję, że jeszcze cały czas lekarze cieszą się względem pacjentów, wykorzystać do tego, żeby te informacje dzielić, żeby się tymi informacjami dzielić. Natomiast oczywiście bardzo wiele jest tutaj przeszkód dotyczących samego funkcjonowania służby zdrowia, czasu na każdego pacjenta i tak dalej. To już jest osobny temat, którego tutaj nie będę rozwijać. Natomiast absolutnie się zgadzam, edukacja jest kluczowa. Żyjemy niestety w fazie dezinformacji, fake newsów, tego, że ktoś ma media, ktoś inny ma inne media i to jest po prostu walka półprawd, prawd albo kłamstw. Więc jest to niezwykle trudne, to co się dzieje w mediach społecznościowych. Każdy z nas to zauważa, niektórzy odczuwają na własnej skórze, w jaki sposób fala hejtu, nienawiści, jakiejś niechęci dociera do nas. Sama też nawet parę dni temu, będąc na spotkaniu z lekarzami, bezpośrednio zostałam zaatakowana przez kogoś, kto miał inne poglądy, obrażana. Zresztą każdy z nas wie, o czym mówimy, bo doświadczamy tego w życiu niemalże codziennym. I co możemy zrobić? No ja tutaj przychylam się też do tego, co Zbyszek powiedział, żeby nie tracić nadziei i po prostu nie dać się temu pesymizmowi zjeść, bo szczerze mówiąc, tak jak Państwo uczestniczycie w tych debatach jako publiczność, to jest wspaniała rzecz, pewnie część z Was również działa, ale w momencie, kiedy my mamy to na co dzień i obserwujemy to od środka, można stracić nadzieję, ale nie warto jej tracić i po prostu musimy cały czas iść do przodu, edukować, mieć nadzieję, że coś się zmieni, coś drgnęło w tym roku faktycznie i to widzimy i staramy się tutaj mobilizować jak najwięcej osób. Oczywiście wszyscy w marszach uczestniczymy i zachęcamy do tego jak najszersze grona, a także promujemy dobre praktyki sami i w zasadzie no, to jest to, co możemy i chcemy robić. Ponieważ zależy nam, żeby jednak zrealizować ten warsztat około pół godziny po debacie, to ja bym ostatnie pytanie, może jakaś pani, bo na razie pytają panowie, ale może któraś z pań chciałaby zadać pytanie. Tam. Ja chciałam powiedzieć tak, sądząc po sali, to ja jestem chyba najstarszą osobą tutaj, a może pan przede mną gdzieś doganiamy się wiekiem. Państwo zdajecie sobie sprawę z tych problemów młodzi, o których tutaj była mowa. Tu padło wiele nowych słów. Ja na przykład nie wiem, co to znaczy sozolog. Ja się nie spotkałam z tym słowem, mimo że powiem, mam wyższe wykształcenie. Ale chodzi mi o to, że ja się interesuję tymi problemami, ale czy państwo myślicie, że ludzie w moim wieku mają blade pojęcie, o czym my mówimy tutaj? Więc ja bym apelowała, państwo mówicie edukacja, może najpierw informacja, która by dotarła. W kamienicy, w której mieszkam, niedaleko tutaj, chyba jestem jedyną osobą, która się interesuje tymi problemami. Myślę, że jest ogromna rzesza ludzi, którzy, tak jak powiedziałam, nie mają pojęcia, o czym mówimy. Więc trudno od nich wymagać zaangażowania,
albo naciskania na urzędników, tak jak pani mówi. Więc sądzę, że informacja, a potem edukacja. I chciałam zapytać, jakie państwo planujecie metody informacyjne, bo bardzo mi miło w tym młodym gronie, ale tak jak mówię, jeszcze były dwa słowa, których nie znam, ale już nie przyznam się do tego. Dziękuję. To najpierw może profesor Karaczun wytłumaczy słowo sozolog, a potem odpowiem na pytanie. Od tego słowa... Ja to wpisywałem, więc może ja powinienem tłumaczyć, ale... Od słowa sozolog, ono jest co prawda polskie i wymyślone przez polskiego naukowca Walerego Goetla, który był naukowcem, zajmował się taką konserwatorską ochroną przyrody i wymyślił to słowo sozolog na osoby, które się zajmują się ochroną środowiska. Ja trochę nawiązuję do tej tradycji, bo uważam, że bardzo dużo słów kupujemy z zewnątrz, a warto czasami te słowa polskie przywoływać. Tak na przykład uważam, że zamiast zrównoważony rozwój mieliśmy takie piękne słowo ekorozwój i to jest takie piękne słowo i powinniśmy go używać. Natomiast nie ukrywam, że to też bardziej interesujące, bo tak jak pani nie wie, to często ludzie też nie wiedzą i sozolog, kto to jest bardzo interesujący pewnie zawód, więc to pewnie też dlatego tak używam. Ja też musiałam to wygooglać. I ja chciałem się odnieść w tym państwa pytaniach i to o tym, co powiedział Darek przed chwilą. Bo ja byłem też pytany w ostatnich tygodniach, ta fala hejtu, która była na Gretę i czy właśnie co robić i dlaczego ludzie tak reagują. Ja się zacząłem zastanawiać i przyszło mi, zresztą też to powtarzam po raz kolejny, przyszły mi do głowy słowa Gandhiego, który kiedyś powiedział, najpierw was lekceważą, później się z was śmieją, później zaczynają was zwalczać. I ja myślę, że ta fala hejtu na Gretę, na strajk młodzieżowy, na ludzi, którzy zajmują się ochroną klimatu, bierze się stąd, że ta druga strona wie, że nie ma racji. I ona się boi. Ja się wcale nie dziwię ludziom, którzy w Polsce boją się transformacji. Przeżyliśmy dwie wielkie transformacje. Transformacje najpierw z komunizmu i z systemu centralnego sterowanego do wolnego rynku, później transformacje do Unii Europejskiej. Dla polityków był to straszny problem i straszny proces, dlatego że wszyscy, którzy te transformacje przewodzili, wylecieli tak naprawdę, przestali być w tej chwili politykami i gdzieś są na marginesie polityki. Ale my w Polsce często chcielibyśmy powrotu do normalności. To jest często, na czym tak naprawdę wygrywa PiS w dużym stopniu. I przez parę lat wydawało się, że PO tak naprawdę świetnie tym zarządza. Ten powrót do normalności teraz będzie normalnie. My się boimy zmiany. I myślę, że ludzie mają prawo bać się transformacji proklimatycznej i przystosowania się do tego nowego świata, bo to jest to, co Darek powiedział. To jest świadoma rezygnacja z diety mięsnej, to jest świadoma rezygnacja z pewnej wygody tak naprawdę. To jest budowa zupełnie nowego świata. Nie więcej rzeczy, tylko lepsza jakość usług. To są zupełnie inne zawody. I my próbujemy edukować w tym zakresie. Robimy to na różne sposoby. Problem jest też taki, że jak państwo otworzycie TVN, to w TVN-ie słychać ten nasz głos. Ale jak otworzycie telewizję, nie będę już mówił, jak się nazywa powszechnie tą, którą pan Kurski zarządza, to tego typu informacji nie ma. Tam jest tylko to, co powiedziała przed chwilą Weronika. Tam jest zalew tak naprawdę hejtu, który mówi, a to jest lewactwo, to jest zamach na Polskę. Nie wiem, czy państwo pamiętacie, kiedy była... To piękny dokument, zachęcam państwa do przeczytania Laudato Si. I kiedy była konferencja dotycząca prasowa Laudato Si, to jeden z głównych publicystów katolickich w Polsce powiedział, że ojciec święty Franciszek odleciał od rzeczywistości, stracił kontakt z rzeczywistością, no bo to jest takie lewackie myślenie o tym, że antypolskie i w ogóle to jest zamach na polską energetykę i polski sektor węglowy.
Z Darkiem się rzadko zgadzam, często dyskutujemy, natomiast bardzo ważną rzeczą, którą jest powiedział, my musimy rozmawiać z drugą stroną. I to, co było fantastyczne na tym ostatnim strajku, piątkowym, to jest to, kiedy samochód zatrzymał się na placu Zbawiciela i na platformę weszła dziewczyna, młoda dziewczyna z ruchu katolickiego, która mówiła jako przedstawiciel ruchów katolickich. Ja wczoraj miałem telefon z Wrocławia, z katolickiego radia, które także robiło o tym audycję. Pierwsze pytanie księdza, który zrobił ze mną wywiad telefoniczny, było dosyć namastliwe. Czy zmiany klimatu naprawdę istnieją? Ale w momencie, kiedy powołałem się na encyklikę Laudato Si i na to, że papież Franciszek mówi, wierzmy nauce, wierzmy, że zmiana klimatu jest największym wyzwaniem XXI wieku, to ton wywiadu się zmienił. Nagle zobaczono po drugiej stronie nie lewaka, nie ekoterrorystę, tylko kogoś, kto zna również myśl katolicką, myśl społeczną. I myślę, że warto z tymi ludźmi rozmawiać, żebyśmy się też nie zamykali w tych naszych skorupkach i w tych naszych kręgach i wychodzili do tych kręgów innych. To jest trudne, to ja wiem, że to jest trudne, ale jeżeli tego nie zrobimy, jeżeli nie będziemy edukować nie tylko siebie i nie mówić tak, jak ksiądz mówi do tych ludzi w kościele, do przekonanych, tylko będziemy mówili również do nieprzekonanych, będziemy z nimi dyskutowali, będziemy się z nimi spierać, to rzeczywiście przegramy. Jeżeli zaczniemy z nimi rozmawiać, to być może oni w tym ostatnim, o czym mówił Gandhi, po tej nienawiści pomyślą i się do nas dołączą. Ja w to głęboko wierzę, że ci ludzie są tak naprawdę o krok za nami. Oni są gotowi się do nas dołączyć, tylko musimy ich przekonać. Ostatni krótki komentarz. To jest najgorsze, kiedy trzeba zrobić ostatni krótki komentarz. Wiecie o tym. Przed warsztatem, więc... Za chwilę warsztaty, dobrze. Słuchajcie, tu pada dużo apeli. Ja bardzo się podłączam do apelu Weroniki i do apelu Zbyszka o nadzieję. Najbardziej chyba ze wszystkich apeli, które tutaj padają. Tak, gdy są sondaże, większość z nas chce radykalnych akcji, działań na rzecz ochrony nas przed najbardziej drastycznymi efektami zmiany klimatycznej, wszystkiego, co możemy zrobić, żeby hamować ten rozpędzony klimatyczny pociąg. My też skłaniamy się do coraz większych ofiar, a jednocześnie gramy cały czas pomiędzy tym, co systemowe, państwowe, miejskie, a indywidualne. I ja tutaj bardzo chciałabym zwrócić uwagę na to, że my w ogóle znajdujemy się w takim bąbelku zwanym Unia Europejska. Jesteśmy w tej chwili najbardziej progresywną wyspą wśród wysp całego świata, że tak powiem, jeśli chodzi o polityki klimatyczne. Co nie oznacza, że w Unii Europejskiej jest świetnie, bo finansujemy nowe inwestycje, dopłacamy do węgla. No robimy wiele rzeczy, zaprzeczając samym sobie, niestety. Natomiast nawet te nasze wybory indywidualne, przy których będę się zawsze upierać, że muszą być wsparte postulatami i adresowane przez system. To nie może być tak, że my będziemy się prześcigać na indywidualne ofiary, a rząd będzie po prostu organizował, nie wiem, wyrzynanie wspaniałych lasów albo będzie stwierdził nasz prezydent, że mamy węgla na 200 lat, wiecie. Więc to musi być też z umiarem i z sensem, ponieważ my musimy żyć też tak, żebyśmy byli w stanie mieć swoje prywatne życie i żyć wiedząc, że samym swoim istnieniem i podłączaniem rano telefonu do gniazdka nie przyczyniamy się do katastrofy klimatycznej. A jeśli chodzi o nadzieję, to powiem Państwu tak, jednym z najważniejszych zasobów odnawialnych w tej chwili jest właśnie nadzieja. I bardzo serdecznie namawiam do takiej wnikliwej analizy tego, czym nadzieja jest i czym może być i do wiązania jej z odwagą. Są różne rzeczy, które możemy robić. I bardzo mam nadzieję, że na chwilę na warsztatach, bo ja już wiem, że muszę kończyć, bo to miało być jedno zdanie. Prosimy, tak. To bardzo mam nadzieję, żebyście po prostu też pamiętali o jednym. Nie jesteśmy sami.
To, że się tutaj my wszyscy spotykamy i są starsi, i są młodsi, i że na tych marszach też, one są na przykład młodzieżowy marsz klimatyczny. Ja nie jestem już młodzieżą, ale też tam chodzę. I generalnie to, co możemy jeszcze robić, to akty spontanicznej, obywatelskiej życzliwości. Też pomagajmy innym ludziom. Tu mówiliśmy dużo o wychodzeniu do drugiej strony. Tak, róbmy to. Róbmy to sięgając do, nie wiem, zasobów życzliwości i nadziei, jakie nam jeszcze pozostały. No bo jak się stoi w prawdzie, a my tu stoimy pewnie w prawdzie, to ten moralny bagaż, że tak powiem, obrońców klimatycznych, mam nadzieję, że pozwala wyciągać te ręce do znaków pokoju. Oddaję jeszcze Zbyszkowi na nielegalu kompletnym mikrofon. To halo, policja. Krótko o nadziei dialogu. Ja mam sąsiada, z którym przez wiele lat sprzeczaliśmy się. Ja mówiłem, że zmiany klimatu są tak ważne, wyzwaniem ogromnym i trzeba tu działać. On mówi, nie ma ten. I się kłóciliśmy kiedyś, znaczy bardzo często do trzeciej, czwartej butelki wina i nie mogliśmy dojść do porozumienia. I pewnego dnia on powiedział, no przecież to nie jest żaden problem, bo jak człowiek wyginie, to przecież ziemia sobie poradzi. I doszliśmy do wniosku, że tak naprawdę nasza kłótnia była obok siebie, bo obaj myślimy o tym, że zmiany klimatu są groźne. Natomiast ja patrzę tak naprawdę na politykę klimatyczną przez pryzmat naszego gatunku, naszej populacji, przez pryzmat człowieka. On patrzył przez pryzmat kuli ziemskiej. I mówi, człowiek wypadnie, ale dobrze, no to może to jest normalna ewolucja. I dlatego mówię, warto rozmawiać, warto drążyć temat, bo czasami można dojść do wniosku na końcu tej dyskusji, że tak naprawdę ma się wspólne poglądy. Dziękujemy bardzo za tę część naszego spotkania. Proszę jeszcze nie klaskać do końca, bo to by oznaczało, że mogą Państwo wyjść, a nie mogą, muszą zostać. No to może kolejno w takim razie oddam głos. Najpierw Kasia, później profesor Karaczun i Weronika na końcu. Prosimy o szybką prezentację wniosków, żeby naszej publiczności nie zamęczyć dziś. Już za późno, ale... Przede wszystkim niesamowicie dziękuję grupie. Ja jestem pod wrażeniem, bo grupa domaga się więcej obywatelskiego działania i czułam się tam najbardziej jakby leniwą osobą pod względem walki z klimatem. Podzieliliśmy, ponieważ postanowiliśmy się zachować jednak w sposób niesubordynowany, mimo kontroli ze strony redakcji OKO.press, udało nam się zhakować ten temat i nie tylko zastanawiać, co może zrobić zwykła Kowalska i zwykły Kowalski, ale co jednak powinna zrobić ta Warszawa i co powinno zrobić, jakby jak ta Warszawa może wspierać walkę z najgorszymi skutkami kryzysu klimatycznego. Roboczo podzieliliśmy tutaj oczywiście, jednak postanowiliśmy się znowu zbuntować i mamy nie tylko adaptację, ale przede wszystkim mitygację i nie będziemy oszukiwać się, że ta mitygacja nam jednak o wiele lepiej szła. Jednak duch walki w Warszawie wiecznie żywy. I tutaj założenia są bardzo... No jestem pod wrażeniem. Przede wszystkim bardzo, bardzo brakuje nam ograniczenia transportu. Ograniczenia transportu prywatnego. Nasza grupa chce zakazu wjazdu samochodów do centrum, tacy jesteśmy. Chcemy powszechnej termomodernizacji budynków, chcemy rozwoju transportu publicznego. I chcemy, żeby Warszawa i miasta promowały i wprowadzały odnawialne źródła energii. Celem jest mikrosamowystarczalność energetyczna. Tutaj Kopenhaga i jej polityki, jej samowystarczalność przewijała się dość często. Generalnie już nie chcemy być drugim Berlinem, chcemy być drugą Kopenhagą w Warszawie. Chcemy miejskiej polityki klimatycznej, energetycznej, w której ta termodernizacja, te odnawialne źródła energii, wszystko będzie ze sobą razem współgrać. A z takich rzeczy już, takich do wprowadzenia na jutro, to jest po prostu zakaz wspierania warszawskimi pieniędzmi diety zawierającej mięso. Każdy może kupić cokolwiek chce do jedzenia, ale dlaczego ma dietę, która jest oparta na mięsie, ma promować Warszawa? Zadawaliśmy sobie takie pytania. I coś, co jest bardzo ważne. Nasza grupa chce wprowadzenia dla deweloperów zaleceń
odnośnie efektywności energetycznej i przestrzegania niskoemisyjności. Generalnie chcemy, że jeżeli ktoś chce postawić jakikolwiek budynek w Warszawie, musi się liczyć z tym, że musi spełniać bardzo konkretne wymagania. Mamy też jeszcze świetną tutaj akcję w Warszawie. Chcemy mniej parkingów, bo chcemy, żeby parkingi zamieniły się w parki. I to się przewijało dość mocno. W ogóle chcemy dbania o przyrodę miejską. I tutaj mówimy też o tym, że naprawdę nie chcemy tego cholernego koszenia. To, co jest jeszcze bardzo ważne, to miejska polityka współdzielenia. I dlaczego miejska? Chcemy, żeby Warszawa wypracowała infrastrukturę, która wspomoże tworzenie wspólnotowości i wymieniania się na przykład rzeczami, których nie trzeba mieć. Wyobrażam sobie jedną wiertarkę na kamienicę, budynek albo blok. Bez pomocy miasta zrobić coś takiego jest trudno. Miasto może się angażować w takie rzeczy. Zmiana świadomości i zmiana nastawienia jest super ważna, jeśli chodzi o walkę z kryzysem przyrodniczo-klimatycznym. Jeśli chodzi o adaptację, to chcemy więcej przyrody i chcemy powodów, aby nie tracić nadziei. Czyli Warszawa ma się zająć proaktywnie zdrowiem psychicznym i Warszawa ma proaktywnie rozmawiać ze swoimi obywatelami na temat kryzysu zdrowia psychicznego związanego chociażby z katastrofą klimatyczną. A oprócz tego, że chcemy proaktywnego dbania o przyrodę miejską, to chcemy jeszcze, żeby nasze trawniki były podlewane wodą deszczową, bo uznała nasza grupa, że nie wystarczą te zbiorniki retencyjne małe i domagamy się jeszcze wykorzystania wody deszczowej. Ja osobiście nie chciałabym już więcej spłukiwać toalety wodą pitną, bo uważam, że to jest po prostu straszliwy błąd z naszej strony, że tego nie zmieniamy. Chcemy obywatelskiego współdzielenia odpowiedzialności za miasto. Nie czujemy się jako obywatele traktowani poważnie i serio. Padały też wątpliwości odnośnie do tego, czy panele obywatelskie i ich wyniki będą na pewno traktowane tak serio, jak tutaj dr Glusman obiecywała. Tak, eliminacja, dobrze. I jeszcze dużo... Kończymy. Pozostawiliśmy sobie jeszcze osobne pole na tę nieszczęsną edukację. Chcemy, ja mówię nieszczęsna, dlatego że zawsze chcę, żeby było więcej działania, a mniej edukowania. Ale w tej edukacji chcemy zwiększenia świadomości zagrożeń i jednak zdecydowanie uznaliśmy, że wprowadzenie alarmu klimatycznego jest działaniem edukacyjnym. I tego alarmu klimatycznego dla Warszawy po prostu chcemy. Bardzo dziękuję. Brawa dla grupy, która pracowała nad tymi wszystkimi wnioskami. I teraz poproszę pana profesora Karaczuna o wnioski z jego warsztatu. Dziękuję bardzo. Ja miałem świetną grupę, natomiast prowadzący był do bani. W związku z tym z tymi wnioskami będzie gorzej, dlatego że mieliśmy bardzo interesującą rozmowę i dyskusję, natomiast trochę nam się rozjechała i trochę nam uciekła od tematów, ale myślę, że takim punktem wyjścia naszym było to, że potrzebujemy więcej informacji, że tak naprawdę nie wszyscy wiedzą, jak się zachowywać wobec zmiany klimatu. Nie wszyscy wiedzą o tym, jak redukować emisje i jak się adaptować do zmian klimatu. I potrzebujemy na ten temat informacji, nie tylko w środkach masowej komunikacji, ale to było dosyć słusznie powiedziane, że na przykład tego typu informacje nie docierają do tych, którzy korzystają tylko z samochodów i oni mogą po prostu nie wiedzieć o tym, że korzystanie z samochodów jest dla klimatu niedobre i gdzieś tam do nich powinniśmy docierać. Do tego jakby nawiązaniem jest to, że powiedzieliśmy sobie również, że bardzo potrzebna jest demonstracyjna rola władzy publicznej, czyli tu w dużym stopniu władz miejskich, po to, żeby one realizowały pewne działania, które będą przykładem dla mieszkańców, że mieszkańcy także będą w takim, jak te działania później mogli kopiować i będą przekonani, że to warto i można to zrobić. Powiedzieliśmy o tym, że bardzo potrzebujemy systemu znakowania, to znaczy, żebyśmy wiedzieli, co kupujemy i z czego korzystamy, to znaczy, że potrzebujemy na przykład wiedzy o tym, gdzie dana żywność i w jaki sposób była produkowana. I żebyśmy ją kupowali od producentów, czy żebyśmy kupując wiedzieli, że ona jest
jakby fair, czyli jest wytworzona w sposób z małym śladem ekologicznym i z brakiem cierpienia dla ewentualnie, jeżeli jemy mięso dla zwierząt. Ale to także bardzo było mocno powiedziane, że tego typu systemu potrzebujemy dla budownictwa, żebyśmy wiedzieli też, gdzie mieszkamy i co jest budowane, gdzie jest, jakie budynki powstają. Mówiliśmy o braku tak naprawdę planów przestrzennego zagospodarowania i polityki przestrzennej, która sprzyja większemu śladowi węglowemu miasta, dlatego że to powoduje większe potrzeby transportowe, to potrzebuje dłuższe sieci przesyłania, a więc więcej energii po to, żeby utrzymać ten organizm miejski razem. Zaznaczyliśmy kwestię wody w mieście, że to jest niezwykle istotna kwestia z punktu widzenia adaptacji do zmian klimatu, natomiast niestety nie zdążyliśmy tego rozwinąć. Co jeszcze było takiego, co mi wypadło, jeżeli coś ważnego? A jeszcze, to się wiąże tak naprawdę z zabudowaniem, znaczy z brakiem planu przestrzennego zagospodarowania, to znaczy zabudowywanie korytarzy ekologicznych, zabudowywanie tak naprawdę wszystkich terenów zieleni, a nie zostawianie ich po to, żeby właśnie służyły jako też miejsca dla adaptacji. Bardzo dziękuję jeszcze raz Dziękujemy. Mojej grupie i przepraszam, że tak Brawo mało. Dla tej grupy. Ja muszę uzupełnić coś. Jeszcze tylko szybciutko uzupełnię, bo żebyście nie myśleli, że nam się to tak strasznie pokrywa z grupą profesora Karaczuna. My głosowaliśmy w naszej grupie i każdy z nas mówiło, że nie wybuduje sobie domu w korytarzu przestrzennym i tak dalej, i tak dalej. Więc te nasze postulaty są też indywidualne, żebyście wiedzieli. I jeden bardzo ważny, o którym zapomnieliśmy, to, że my jako ludzie w naszej grupie, w naszym aktywizmie obywatelskim uznajemy, że to porozumienie i wychodzenie z informacjami także do tej strony, którą możemy umownie nazwać konserwatywną, cokolwiek, zostawmy to na boku. My jako członkowie naszej grupy uważamy, że chcemy to robić. Chcemy wychodzić i jak najprostszym językiem opowiadać Dobrze. O klimacie. Dziękuję. Dziękujemy. Teraz Weronika Michalak i grupa. Mam dwa mikrofony. Tak, grupa była niezwykle kreatywna, twórcza. Bardzo wszystkim dziękuję. Może tutaj jest to mniej uporządkowane niż na tej tablicy, natomiast zaraz odnajdę w tym porządek. Zwróciliśmy uwagę na... Właśnie, o, może ci potrzebuję. O, dziękuję ci bardzo. Zwróciliśmy uwagę na kilka bardzo ważnych rzeczy. Pierwsze to było dostosowanie placówek służby zdrowia, a jeszcze może nawiązując do tematu, który analizowaliśmy, to było w jaki sposób, czy czego my jako pacjenci, albo jako przyszli pacjenci, możemy oczekiwać od służby zdrowia, w jaki sposób ona powinna dostosowywać się do wyzwań związanych ze zmianą klimatu. I pierwszy jakby obszar, który analizowaliśmy, dotyczył samych placówek służby zdrowia. Tego, jak funkcjonują szpitale i co by się przydało w ramach usprawnień i ulepszeń w kwestii adaptacji do zmiany klimatu. Bardzo taką pierwszą zaznaczającą się rzeczą był brak klimatyzacji, czyli to, żeby szpitale lepiej sobie radziły z falami upałów i żeby pacjenci zapewniony mieli dostęp do klimatyzacji. Niemniej jednak bardzo szybko zostało zauważone, że jednak klimatyzacja to zwiększenie zużycia energii. A więc ważne jest to, żeby szpitale korzystały z energii odnawialnej, a także żeby budynki były efektywne energetycznie. Pojawiła się propozycja zwiększenia terenów zielonych wokół szpitala, czy wokół placówek służby zdrowia i to ze względu zarówno na zdrowie psychiczne samych osób, które przebywają w takiej placówce, jak również to, że mogą chronić, załóżmy, szpaler drzew jest w stanie chronić przed zanieczyszczeniami powietrza, które w mniejszym stopniu docierają na teren właśnie szpitala i szkodzą pacjentom. Pojawiły się kwestie diety prozdrowotnej w szpitalach, diety bezmięsnej oczywiście, kontrola zużycia wody i zużycie wody w obiegu zamkniętym, tam gdzie jeszcze to nie funkcjonuje. Następnie dużym zagadnieniem była edukacja w ramach, czy w zakresie zmiany klimatu i jej wpływu na zdrowie, zarówno w ramach wizyt indywidualnych u lekarza, czyli osób, które już potrzebują pomocy medycznej,
I tutaj ważne jest to, by podkreślać zależność między naszym zdrowiem a środowiskiem i analizować to z dwóch stron. To znaczy po pierwsze, w jaki sposób powinniśmy się chronić przed skutkami zmiany klimatu, takimi jak fale upałów czy załóżmy choroby wektorowe, a z drugiej strony, co my jako obywatele swoimi prozdrowotnymi zachowaniami możemy robić, czy swoimi zachowaniami możemy robić, żeby nie dokładać się jeszcze do zjawiska zmiany klimatu i zwiększenia chociażby emisji. A jeszcze w kwestii szpitali, tutaj widzę strzałkę, bo nie zmieściło nam się wszystko w jednym rzędzie. Ważne jest to, żeby była kontrola zużycia plastiku, to już taki mniej bezpośrednio powiązany temat, ale jednak, żeby brać to pod uwagę. I lepiej, żeby szpitale były małe, wyspecjalizowane i tak położone w odpowiednio atrakcyjnym miejscem otoczonym terenami zielonymi. Wracając jeszcze do edukacji, drugim zagadnieniem, które analizowaliśmy pod kątem edukacji, były kampanie profilaktyczne, to znaczy skierowane do osób, które jeszcze nie korzystają ze służby zdrowia, nie są zmuszone korzystać z porad lekarskich, czyli po prostu do obywateli, żeby te kampanie oparte były o argumenty zdrowotne i one miałyby dotyczyć przede wszystkim kwestii promocji diety prozdrowotnej. Tutaj pojawiły się zagadnienia już chowu przemysłowego, czy nawet odporności na antybiotyki, a więc zaszliśmy dosyć daleko w naszych rozważaniach. Następnie zalecenia dotyczące aktywności fizycznej, czyli na przykład spacery czy korzystanie z roweru zamiast korzystania z samochodu. Tak zwana edukacja smogowa, czyli jak się chronić przed zanieczyszczeniami powietrza. A także na przykład proste instrukcje przygotowywane przez ekspertów, jak radzić sobie z falami upałów, które byłyby dystrybuowane powszechnymi kanałami komunikacji i docierałyby do potencjalnych pacjentów. Pojawił nam się też dosyć duży temat czerpania doświadczeń z zagranicy, czyli tak zwanych dobrych praktyk. Wśród osób, które tutaj mieliśmy panią w naszej grupie, która ma doświadczenia ze Szwecji, dobre praktyki nam przytaczała, z których można było skorzystać w zakresie funkcjonowania służby zdrowia, a więc wymiana doświadczeń pomiędzy krajami, czerpanie z tych dobrych doświadczeń z zagranicy i co ważne, stwarzanie takich warunków, to jest oczywiście bardzo ogólnie sformułowany postulat, ale stwarzanie takich warunków, żeby lekarze nie wyjeżdżali za granicę. Mamy to już, komentarz ode mnie, tutaj nie zostało to uwzględnione, ale mamy jeden z najniższych wskaźników lekarzy specjalistów na mieszkańca, to jest 2,2 na 1000 mieszkańców, a w Unii Europejskiej jest to 4 czy nawet 5,5. Więc jest to na pewno ważny postulat i edukacja studentów medycyny w zakresie zarówno postępowania z pacjentem, jak i przygotowania do udzielania porad. I ostatnie tutaj zagadnienie to jest to, zwrócono uwagę bardzo, myślę, że słusznie na to, że jednak autorytet lekarza w ostatnich latach mocno zmalał i dobrze by było dążyć do tego, żeby wzmacniać te autorytety, żeby w kanałach komunikacji czy tych bardziej współczesnych, czy bardziej tradycyjnych, typu media społecznościowe czy YouTube, pojawiali się eksperci, którzy otwarcie i zdecydowanym głosem mówią na tematy zdrowotne w kontekście zmiany klimatu. I tutaj ostatni, już taki mniej ściśle powiązany temat, zmniejszanie śladu węglowego firm farmaceutycznych. Firmy farmaceutyczne to oczywiście duży, osobny temat, ale na pewno też warto się nad nim pochylić. Pomysłów było bardzo wiele. Bardzo dziękuję za wszystkie grupie, z którą pracowałam. Dziękujemy bardzo. I na tym już kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Jeszcze oddam głos Robertowi, który chce coś powiedzieć. Dziękuję Państwu. Byli Państwo najwytrwalsi z wytrwałych. Dziękuję naszym ekspertom, którzy również wykazali się dużą kondycją. Dziękuję ze strony nas, czyli OKO.press, Nowemu Teatrowi, który nam tej przestrzeni użyczył. I dziękuję oczywiście Fundacji Heinricha Bölla, bez której ta debata w ogóle by się najpewniej nie odbyła. Bardzo Państwu dziękuję. Jeszcze tytułem, te ustalenia nie były, że tak powiem, muzą, a sobie myślę, że w dość krótkim czasie, mam nadzieję, że przez weekend przekujemy to wszystko w artykuł i on się ukaże u nas na portalu. Bardzo Państwu dziękuję, jeszcze dobrej nocy. A później pójdziemy do dyrektor Glusman i poprosimy o ustosunkowanie się do każdego z naszych wypracowanych postulatów. Może być i tak.